Reset Obywatelski. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. Słuchacie Resetu Obywatelskiego, a to jest program Tego nie było na lekcjach, Demokracja w szkole, zajęcia wyrównawcze. Ja nazywam się Łukasz Korzeniowski, jestem ze Stowarzyszenia Maruch Statutów i mam już przyjemność po raz trzeci witać się z Państwem w tym programie. To już 8 odcinek naszego programu, naszej audycji. To już połowa drugiego tygodnia ferii, więc nasz program powoli zbliża się do końca. Bardzo dziękujemy wszystkim tym Państwu, którzy oglądają nas od początku i mam nadzieję, że do piątku będziecie jeszcze razem z nami. Dzisiaj ja z Państwem będę się widział w pierwszej godzinie programu i będziemy rozmawiać o prawach uczniów pełnoletnich. To jest taki konik naszego stowarzyszenia, więc mam nadzieję, że będziemy mogli się z Państwem podzielić tym, co wiemy i tym, co udało się nam do tej pory zrobić. Ja dzisiaj będę gościł Daniela Siargi, wiceprezesa naszego stowarzyszenia oraz Grzegorza Skórskiego, maturzystę, który w swojej szkole walczy o prawa uczniów pełnoletnich. Cześć, witajcie. Cześć. Dzień dobry. Miałbym do Was prośbę, żebyście przedstawili się naszym słuchaczom, powiedzieli o sobie kilka słów. Danielu, może Ty zaczniesz? Ja się nazywam Daniel Siargi, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności w Szkołach, Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Poza tym jestem obecnie studentem prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Generalnie, jeżeli chodzi o moje zainteresowania, to interesuję się oczywiście oświatą, ale też niejako związaną z tym informacją publiczną, a poza takimi kwestiami prawnymi to lubię grać w szachy. Taka mała informacja ode mnie. Dzięki. Teraz Grzesiek, chwila dla Ciebie. Ja nazywam się Grzegorz Skórski, jestem maturzystą w klasie humanistycznej i jestem jeszcze wolontariuszem Fundacji na Rzecz Praw Ucznia. A skąd pochodzisz, z jakiego miasta? Olsztyn. Dobrze, dziękuję. I teraz, tak jak zapowiedziałem, będziemy mówić o prawach uczniów pełnoletnich. Daniel, jak sądzisz, skąd w ogóle uczniowie pełnoletni mają w szkole jakieś problemy i skąd one się biorą i na jakich płaszczyznach występują? Tak, żebyśmy mogli jakoś ten temat się wprowadzić. Myślę, że jeżeli chodzi o kwestie uczniów pełnoletnich w polskich szkołach, to jest to kwestia, która jest podsumowaniem wielu różnych nieprawidłowości, które możemy zaobserwować. Uczniowie pełnoletni, ze względu na to, że mają pewną specyficzną formę przebywania w szkole, przez to, że to jest już praktycznie koniec ich edukacji, ale jednocześnie oni nadal są w tej szkole, która jest przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży. Bardzo często szkoły wymuszają na uczniach pełnoletnich dostosowanie się do tych samych praw, którym podlegają uczniowie niepełnoletni. Jeżeli chodzi o różne kategorie tych rzeczy, o których pewnie też dzisiaj będziemy mówili, to tutaj możemy wyróżnić i kwestię tego, że pojawia się wiele niejasności związanych z usprawiedliwianiem uczniów pełnoletnich. Pojawiają się kwestie tego, czy uczniowie pełnoletni mogą samodzielnie wyrażać zgodę na uczestnictwo w pewnych zajęciach, na uczestnictwo w wycieczkach, ale też jest wiele innych kwestii, o których na pewno wspomnimy. Grzesiek, pytanie do Ciebie. Czy będąc uczniem pełnoletnim w szkole, czułeś się trochę nadal jak dziecko? Byłeś traktowany według Ciebie nie do końca poważnie? Miałeś takie sytuacje? Takie wrażenie? Nasza szkoła podkreśliła na początku tego roku, że pomimo tego, że większość z nas w tej klasie maturalnej jest już pełnoletnia, to nasza sytuacja się nie zmienia, bo szkoła ma model taki, że wszyscy uczniowie są równi i nieważne, czy są pełnoletni, czy nie. A poza tym szkoła argumentuje to tak, że nasi rodzice mają dalej obowiązek alimentacyjny w większości i w związku z tym to oni mają za nas decydować, a nie my o sobie. Poruszyłeś tu ciekawy wątek tego obowiązku alimentacyjnego, do którego na pewno wrócimy, a tych z Państwa, którzy słuchają naszej audycji z Fundacją Prawną Edukacji i Justitia, to tam też ten wątek poruszaliśmy. Jeśli ktoś nie słyszał, to odsyłam, bo tam pani sędzia, która zajmuje się sprawami rodzinnymi, tłumaczyła ten wątek trochę szerzej. Ja bardzo serdecznie witam tych wszystkich Państwa, którzy na czacie nam piszą, że są z nami, bardzo się cieszę. Daniel, pytanie do Ciebie. Jaki powinien być status ucznia pełnoletniego w szkole?
Status ucznia pełnoletniego powinien różnić się przede wszystkim od statusu ucznia niepełnoletniego w tym zakresie, w którym stanowi prawo. Oczywiście mamy statut szkoły, który jest podstawowym aktem prawnym dla ucznia, natomiast miejmy na uwadze to, że każdy statut musi być dostosowany do aktów wyższego rzędu i w tych aktach wyższego rzędu, kiedy uczeń wchodzi w tą pełnoletność, a w tą pełnoletność może wejść, jeżeli ukończy 18 rok życia, to jest podstawowy warunek. W przypadku kobiet jest to możliwe wcześniej, jeżeli zawarł związek małżeński, no to wtedy tutaj się pojawiają nowe elementy. Już sama ustawa prawo oświatowe stanowi, że między innymi uczeń pełnoletni może samodzielnie się usprawiedliwiać. To jest jedna z takich podstawowych, elementarnych praw ucznia pełnoletniego, w związku z tym, że rodzice tak naprawdę z chwilą uzyskania pełnoletności już nad tym uczniem pełnoletnim nie mogą zapanować, już on jest, posiada tą pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z kodeksem cywilnym i sam odpowiada za swoje zachowanie. W związku z czym, tak skrótowo można opisać nowy status ucznia pełnoletniego w szkole, w której dotychczas do której wcześniej uczęszczał, jako status o pewnej większej odpowiedzialności. To są zarówno nowe obowiązki, jak i nowe uprawnienia. Tutaj bardzo dobrze zauważyłeś to, że uczeń pełnoletni jednak nie jest takim samym uczniem, jak uczeń niepełnoletni. I to, co mówił Grzesiek, ta argumentacja szkół, że przecież wszyscy uczniowie są równi, no to nie jest argumentacja do końca dobra, bo musimy pamiętać, że jeśli prawo różnicuje nam osoby pełnoletnie od niepełnoletnich, no to nie jest to złamanie zasady równości, że uczniowie pełnoletni już nie podlegają władzy rodzicielskiej, są całkowicie samodzielni w wielu kwestiach. Ja tak powiem, że misja naszego stowarzyszenia i cała działalność właśnie zaczęła się od praw uczniów pełnoletnich, bo jak sięgam dobrze pamięcią, to w maju 2018 roku, kiedy jeszcze nie było stowarzyszenia i kiedy tylko sobie tak hobbystycznie działaliśmy, mając fanpage na Facebooku i bloga, wystosowaliśmy pismo do wszystkich 16 kuratorów oświaty, do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, właśnie w sprawie tego, że szkoły nie przestrzegają praw uczniów pełnoletnich. No i jak się możecie Państwo spodziewać, reakcja organów państwa nie była dla nas satysfakcjonująca. Większość kuratoriów zignorowała problem, część odpowiedziała i w tym część z nich po prostu uznała, że wszystko jest ok, wszystko jest w normie, nie mają żadnych skarg i według nich problem nie istnieje. Chyba jedno kuratorium wyłamało się z tej narracji i przyznało nam, że tak, oni wiedzą o tym problemie, ale sami nie są sobie w stanie z tym poradzić i czekają na Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej oczywiście stwierdziło, że problemu nie ma i jest to jakiś marginalny problem w niektórych szkołach, a w ogóle to ma jakiś wymysł u młodzieży, która chce się zbuntować. Pozytywnie zaskoczył nas tylko pan Adam Lipiński, który był wówczas pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania, który przyznał, że faktycznie ten problem jest i jest dostrzegalny i że trzeba się nim zająć, no ale niestety za tym dalej nic nie poszło. Potem była petycja naszego stowarzyszenia w obronie praw uczniów pełnoletnich, którą niestety MEN też zignorowało, bo stwierdziło, że żadnego problemu nie ma. Problem jest, i on jest w wielu szkołach i to wynika z naszej działalności, z tego, co na co dzień usłyszymy od uczniów i od nauczycieli też, a także od rodziców, ponieważ szkoły kompletnie nie chcą uznawać tego, że uczeń pełnoletni to pełnoletni obywatel, który ma pełnię praw i też obowiązków. I dochodzi do takich absurdów, że osoba pełnoletnia może wziąć ślub, założyć firmę, może zdobyć prawo jazdy, prowadzić samochód, ale na przykład nie może samodzielnie zdecydować o tym, czy chce uczęszczać na wycieczki, czy chce chodzić na religię, czy może samodzielnie usprawiedliwić swoją nieobecność. Jest to no, kuriozalna sytuacja, która niestety w wielu szkołach ma miejsce. Zdarzają się też takie sytuacje, że osoby pełnoletnie wyprowadzają się z domu, mieszkają samodzielnie, zaczynają pracę, mimo to dalej w szkole muszą prosić za pomocą pośrednictwa rodziców o to, żeby na przykład móc wziąć udział w wycieczce szkolnej. Grześku, czy u Ciebie też są takie sytuacje, takie absurdalne żądania szkoły odnośnie Ciebie jako ucznia pełnoletniego? Tak, na początku roku dostaliśmy kartki do podpisania odnośnie religii
odnośnie powrotu z wycieczek, no i w tym roku jeszcze dodatkowo odnośnie mierzenia temperatury przy wejściu do szkoły. I to były kartki przeznaczone dla rodziców, które właściwie zostały rozdane na zebraniu, tylko ci uczniowie, których na nim nie było, dostali je później. No i założenie było takie, że mieli to podpisać rodzice. No, ale że ja wiedziałem, że to nie do końca tak ma wyglądać i że to ja decyduję o moim udziale albo nieudziale w religii i tak samo przy wycieczkach, to po prostu wydrukowałem odpowiednie przepisy prawne, przyczepiłem je zszywaczem do tych kartek i oddałem je puste. A jak zareagowała na to szkoła? No, wychowawca nie był szczęśliwy. Ostatecznie dostałem informację, że okej, może to przyjąć, ale ja muszę te kartki podpisać, żeby było, że zostały zebrane. Że nie jest brak kartki od rodzica, tylko po prostu podpisałem ją sam, więc w tym przypadku akurat pozytywnie. Czyli udało się w miarę sprawę załatwić poprawnie, no ale jednak podejście szkoły było niewłaściwe i to szkoła powinna czuwać na to, żeby prawa przestrzegać, a nie uczniowie powinni się domagać tego, żeby szkoła prawo respektowała. I może, żeby trochę nasz wywód usystematyzować, mówimy sobie po kolei wszystkie aspekty, jakie wiążą się z prawami uczniów pełnoletnich w szkole. Zaczniemy od usprawiedliwień. Danielu, może byś wyjaśnił nam na początek, jak w ogóle te usprawiedliwienia należy rozumieć i czy szkoła ma to jakoś regulować, czy są jakieś przepisy prawne, które na szkołę taki obowiązek nakładają? Okej, więc jeżeli chodzi o usprawiedliwienia uczniów pełnoletnich, należy tutaj wskazać, że wszystkie szczegóły z tym związane powinny zostać zamieszczone w statucie szkoły. Stanowi o tym artykuł 99, ustęp 3, 4, ustęp, punkt 2 ustawy prawo oświatowe. W tym przepisie ustawy zostało wskazane, że status szkoły zawiera, określa termin i formę, w jaki sposób należy usprawiedliwiać nieobecności przez uczniów, w tym wyszczególnia uczniów pełnoletnich. O co chodzi? O to, że jeżeli status szkoły reguluje jakiś podstawowy sposób usprawiedliwiania nieobecności, zazwyczaj są to usprawiedliwienia przynoszone przez rodziców danego dziecka, to jeżeli to jest jedyna możliwość usprawiedliwienia, to w przypadku uczniów pełnoletnich ten sposób usprawiedliwienia powinien być zróżnicowany. Jednocześnie należy wskazać, że nie można tutaj ograniczyć tego wymogu tylko i wyłącznie do dostarczania jakichś dokumentów urzędowych, co w wielu szkołach ma miejsce. Na przykład niektóre statuty szkół uwzględniają, że zostaną uszanowane zwolnienia lekarskie, że zostaną uszanowane wezwanie na komisję wojskową czy jakiekolwiek inne z pieczęcią urzędową. Natomiast uczeń pełnoletni bardzo często jest pozbawiony swobodnego usprawiedliwienia na podstawie przedstawienia okoliczności, które spowodowały daną nieobecność. Wiele szkół powołuje się także bezpośrednio na kodeks pracy. Takie sytuacje też mieliśmy w naszym stowarzyszeniu i wskazuje, że to, jeżeli uczeń jest pełnoletni, to w związku z tym, że ta odpowiedzialność jego jest większa, to powinien być ograniczony tylko i wyłącznie właśnie do tych sposobów, kiedy można usprawiedliwić nieobecność w pracy. I właśnie tutaj podobnie są wskazywane jakieś zwolnienia lekarskie, dokumenty urzędowe, bardzo często zapominając, że nawet w pracy, jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, może usprawiedliwić swoją nieobecność pewnymi zdarzeniami losowymi. O tym statuty właśnie bardzo często zapominają. Wobec czego należy tu podsumować w ten sposób, że status szkoły powinien zawierać i formę, i tryb, w jaki należy usprawiedliwiać nieobecności i naszym zdaniem powinien zachować możliwość swobodnego usprawiedliwienia na piśmie, nawet jeżeli to jest sytuacja związana z jakąś drobną rzeczą. Uczeń powinien przedstawić argumenty, dlaczego był nieobecny, dlaczego powinien być usprawiedliwiony. Natomiast nauczyciel, który będzie rozpatrywał takie usprawiedliwienie, najczęściej będzie to wychowawca klasy, powinien uwzględnić na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie swoich spostrzeżeń, czy faktycznie ten powód nieobecności faktycznie jest uzasadniony, żeby daną nieobecność usprawiedliwić, a także na podstawie swojego doświadczenia powinien zweryfikować, czy faktycznie mogło dojść do takiego zdarzenia. I w tym miejscu warto może wskazać podstawy prawne, na których można takie twierdzenia oprzeć i tutaj zachęcam wszystkich uczniów pełnoletnich, a także rodziców, żeby za przykładem Grzegorza w swoich szkołach o prawa uczniów walczyli.
I teraz taka będzie mała wciągawka tego, co mówić w szkole, kiedy od ucznia pełnoletniego wymaga się reprezentowania go przez rodzica. Po pierwsze, artykuł 10 kodeksu cywilnego stwierdza, że pełnoletnia to jest taka osoba, która skończyła 18 rok życia. Można też uzyskać pełnoletność wcześniej przez zawarcie małżeństwa. Artykuł 11 kodeksu cywilnego wskazuje, że pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się wraz z osiągnięciem pełnoletności. No i teraz musimy zastanowić się nad tym, jak rozumieć takie usprawiedliwienia się w szkole. Czy to jest jakiś wniosek, czy jakieś oświadczenie. I w sumie niezależnie od koncepcji, którą przyjmiemy, to będziemy mieć rację, bo gdyby przyjąć, że jest to wyrażenie jakiejś postawy, przyjęcie jakiejś postawy prawnie relewantnej, to tutaj nas będzie wspierał artykuł 11 kodeksu cywilnego, bo przyjmuje się, żeby tą zdolność do wyrażania, do składania oświadczeń woli rozumieć dość szeroko. Jeśli byśmy przyjęli, że to jest jakiś wniosek kierowany do dyrektora szkoły czy do wychowawcy szkoły, to tutaj nas wspiera artykuł 30 kodeksu postępowania administracyjnego, który każe nam zdolność stron odnosić do kodeksu cywilnego, do przepisu prawa cywilnego, więc niezależnie od tego, jak będziemy wniosek, usprawiedliwienie interpretować, w jakim charakterze go przyjmować, to uczeń pełnoletni ma pełne prawo do tego, żeby czynić to samodzielnie. Co więcej, nie mogą tego czynić rodzice ucznia, ponieważ zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską tylko do ukończenia pełnoletności, a zgodnie z artykułem 98 kodeksu rodzinnego rodzice są przedstawicielami ustawowymi tylko takiego dziecka, które jest pod władzą rodzicielską. Więc nie ma prawnych podstaw do tego, żeby rodzice w jakikolwiek sposób mogli ucznia reprezentować przed szkołą, która jest organem władzy publicznej, wykonuje zadania publiczne. Więc nie ma takiej możliwości, żeby rodzice reprezentowali ucznia pełnoletniego w szkole. Uczeń pełnoletni samodzielnie się usprawiedliwia. Nie może być tak, że szkoła wymaga zgody rodziców na to, żeby uczeń mógł samodzielnie się usprawiedliwiać, ponieważ byłoby to absurdalne, żeby do tego, aby obywatel mógł korzystać ze swoich praw, konieczna była zgoda rodzica. I zanim zadam Ci, Grzesiek, pytanie, to pytanie do Państwa. Jak za Waszych czasów w szkołach, jak teraz jest z uczniami pełnoletnimi? Czy macie jakieś może ciekawe, śmieszne historie? Zachęcam do dzielenia się w komentarzach. A Grzesiek, jak u Ciebie jest z usprawiedliwieniami uczniów pełnoletnich? U nas wygląda to tak, że od paru bodajże lat uczniowie próbowali, samorząd próbował coś zmienić w tej kwestii, bo u nas nie było możliwości usprawiedliwiania się przez uczniów pełnoletnich. Ogólnie nasz statut nawet nie zawiera procedur usprawiedliwienia dla uczniów niepełnoletnich, zawiera to jakaś procedura usprawiedliwiania, która statutem nie jest. I jest tam oddzielny paragraf odnośnie uczniów pełnoletnich i jest napisane, że obowiązują ich takie same procedury jak uczniów niepełnoletnich. No i to była jedna z pierwszych rzeczy, które starałem się zmienić w naszej szkole i wysłałem w tej sprawie wniosek do kuratorium. Kuratorium przeprowadziło kontrolę i jak najbardziej zaopiniowało to pozytywnie, nakazało zmiany w statucie. Kontrola odbyła się w październiku. Od tamtego czasu na stronie szkoły zakładka ze statutem i dokumentami ma status strona w budowie. Nowego statutu nie ma, a nauczyciele w dalszym ciągu no, nie chcą usprawiedliwiać uczniom pełnoletnim, którzy chcą się sami usprawiedliwić. Odrzucają takie wnioski. Ja na przykład taki wniosek złożyłem w październiku o usprawiedliwienie nieobecności. Podałem tam powody, nie dostałem odpowiedzi. Napisałem wniosek drugi raz i poprosiłem, że w momencie, kiedy wychowawca chce mi odmówić, to chciałbym wiedzieć dlaczego. No to pod koniec nauki przed świętami się dowiedziałem, że jestem wichrzycielem, politykiem, nieuczniem, chłystkiem gombrowiczowskim i różne takie inne epitety. I na forum klasy zostało powiedziane, że w związku z tym, że ja się domagam tej odpowiedzi, to ja nękam nauczyciela i wychowawca się zastanawia, czy nie złożyć pozwu o naruszenie dóbr urzędnika państwowego. Czyli rozumiem, walka jeszcze trwa o to, żeby te prawa były respektowane, tak? No niestety tak. Bardzo cieszę się, że wspomniałeś o Gombrowiczu, bo ja pamiętam, że gdy zajmowałem się tym tematem na początku swojej działalności, to bardzo silne było skojarzenie
z upupianiem, które w Ferdydurce ma miejsce, że właśnie to takie upupianie uczniów w szkole ciągle ma miejsce i obywateli pełnoletnich, bo my mimo tego, że jesteśmy już dorośli, nie chcemy tego respektować i chcemy ich podporządkować pod siebie, chcemy ich upupiać, więc to skojarzenie z Gombrowiczem całkiem trafne. Ja ci bardzo kibicuję, żebyś dokończył ten proces, tę walkę i sprawił, żeby szkoła w końcu prawo przestrzegała, bo to jest bardzo istotne. Ja sam się podzielę taką historią, że ja w swojej szkole też zacząłem właśnie od kwestii uczniów pełnoletnich, bo dowiedziałem się w grudniu, że od stycznia wchodzimy w ten rok, kiedy będziemy pełnoletni, więc rodzice muszą się zadeklarować, czy nam wyrażą zgodę na to, żeby się samodzielnie usprawiedliwiać. Mnie to strasznie oburzyło, skontaktowałem się z rzecznikiem praw obywatelskich i tam uzyskałem potwierdzenie tego, no, że mam rację, że mogę robić to samodzielnie bez żadnej zgody rodzica. Szkoła tego nie zmieniała, więc też napisałem wniosek do kuratorium oświaty. Potem miałem trochę nieprzyjemności z tym związanych w szkole, bo też było to zburzenie jakiegoś ładu, który w szkole był, ładu nielegalnego, podkreślmy. Ale na szczęście wszystko udało się załatwić w miarę szybko i nawet powiedziałbym bezboleśnie, więc tego też Tobie życzę. I od razu podkreślam, jak jesteśmy przy temacie usprawiedliwień, że tak samo zwalnianie się z zajęć, jeśli szkoła takie procedury ma, no to oczywiście uczniowie pełnoletni dokonują tego samodzielnie i tak jak mówiłem wcześniej, rodzice nie reprezentują ucznia przed szkołą. A jak jest, Danielu, z religią? Jak jest z religią? Z religią jest bardzo prosta sprawa, tutaj nie ma wielu przepisów prawnych, po prostu jeżeli uczeń staje się pełnoletni, to już sam podejmuje tutaj wszelkie decyzje, jeżeli chodzi o zapisanie lub wypisanie się z lekcji religii. Wcześniej to faktycznie rodzic, choć i wtedy powinien jakby uwzględniać tutaj poglądy religijne swojego dziecka, natomiast generalnie to rodzic zapisywał na rodzice na religii i wyrażał zgodę na dalsze uczestnictwo danej osoby. Natomiast jeżeli już jesteśmy tymi uczniami pełnoletnimi i chcielibyśmy się wypisać z lekcji religii, bo na przykład rodzic nas zapisał, a my te poglądy religijne mamy inne albo nie mamy ich wcale, no to wtedy faktycznie wystarczy złożyć prosty wniosek do dyrekcji, to nie trzeba wyszukiwać żadnego wzoru, po prostu wnoszę o wypisanie mnie z lekcji religii z trybem natychmiastowym i taki wniosek jest skuteczny i powinien zostać uwzględniony przez dyrektora szkoły. Wiele mitów narosło w tym kontekście i myślę, że takim głównym, który trzeba poruszać, jest to, czy z religii można się wypisać w trakcie roku szkolnego i tutaj trzeba stwierdzić, że tak, że można się wypisać, niezależnie od tego, w którym momencie, czy w pierwszym semestrze, czy w drugim z tej religii się wypiszemy, to od razu szkoła powinna nasz wniosek uwzględnić i nie mamy obowiązku na takie zajęcia chodzić dłużej. Myślę, że ja też jestem tutaj przykładem osoby, która podjęła taką decyzję o wypisaniu się z religii, kiedy byłem już uczniem pełnoletnim. Akurat cieszę się, że w mojej szkole zostało to w pełni uszanowane, ponieważ to wiązało się ze zmianą moich poglądów religijnych. Zmieniłem wyznanie, w związku z czym nie chciałem chodzić na dotychczasową religię. I to zostało uwzględnione, tutaj nie było problemu, natomiast jest faktycznie wiele szkół, w których jest to proces skomplikowany, bardzo często trzeba donosić też jakieś zaświadczenia, jakieś opinie, coś takiego oczywiście jest niezgodne z prawem i tutaj nasze stowarzyszenie też może pomóc wszystkim osobom, które mogą się borykać z takim problemem, wskażemy konkretnie rozwiązania, ewentualnie też podejmujemy wtedy interwencje. Bo tutaj podkreślmy, to jest bardzo ważne, że rozporządzenie w sprawie nauki religii w szkołach publicznych bardzo jasno i precyzyjnie wskazuje, że uczniowie pełnoletni samodzielnie decydują o tym, czy na religię chodzą i nie chodzą. Mimo tego, że w przepisach jest to no, jasno wyrażone, już chyba nie da się jaśniej napisać, że to jest decyzja pełnoletnich uczniów całkowicie, to mimo to szkoły tego nie respektują. Tak samo jest z zajęciami wychowania do życia w rodzinie. Też jest bezpośrednio w rozporządzeniu zapisane, że uczniowie pełnoletni samodzielnie o tym decydują. Więc tutaj nie trzeba się bawić w jakieś bardzo skomplikowane argumentacje prawne. Mamy prosty przepis w rozporządzeniu, który mówi wprost, uczeń pełnoletni samodzielnie decyduje. Więc jeśli w waszej szkole są takie problemy, zajrzyjcie na naszą stronę, tam są linki do rozporządzeń, są wskazane prosto przepisy, pokazuje się taki przepis w szkole i myślę, że się to u was zmieni. A u ciebie, Grzesiek, czy również z religią w wojnie do życia rodzinie są jakieś problemy? No z religią jest tak, jak powiedziałem na samym początku bodajże, że na początku roku rodzice dostali kartki
odnośnie religii, WDŻ-u i bodajże etyki, gdzie trzeba było zaznaczyć tak albo nie, ale to były kartki dla rodziców. I było podkreślane wielokrotnie, że mają wypełnić to rodzice, no tylko ja się wyłamałem i powiedziałem, że tak nie będzie. Okej, bardzo dziękuję za odpowiedź. Robsonak 222 pisze, że trwa zmiana statusu, przewidywany termin opublikowania nowego statusu nie ustalono. I to chyba bardzo dobry komentarz na to, jak to jest z uczniem pełnoletnim w szkole, że w świecie zewnętrznym on już jest pełnoletni, ale w szkole jest jakieś zamrożenie i to się mieli i nie może się przemielić na to, żeby szkoła ucznia zaakceptowała, więc bardzo trafny komentarz. Idziemy dalej z naszym tematem. Mamy za sobą kwestię usprawiedliwień, zwolnień, zajęć, religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie. Kolejny aspekt szkolnej rzeczywistości, czyli wycieczki szkolne. Danielu, czy szkoła może wymagać od ucznia pełnoletniego, żeby przedstawił jakąś zgodę rodziców na udział w wycieczce? Generalnie to jest dosyć kontrowersyjny temat. Ja powiem szczerze, że moja historia z prawem oświatowym rozpoczęła się od tego, że ja faktycznie podnosiłem ten temat, kiedy byłem uczniem ostatniej klasy liceum, kiedy byłem tym uczniem pełnoletnim, który nie chciał dać rodzicowi podpisać właśnie zgody na wycieczkę i nie wynikało to z tego, że chciałem się buntować, że tutaj chciałem postawić na swoje, tylko z takiego bardzo ogólnego problemu, że mój rodzic zamieszkiwał 40 kilometrów w innej miejscowości niż mieszkałem ja i gdzieś się uczyłem w szkole. Po prostu mieszkałem wtedy samodzielnie. Rodzic mnie co prawda utrzymywał, ale dawał wolną rękę, jeżeli chodzi o podejmowanie wszystkich decyzji związanych z moją edukacją. I nagle dostałem od szkoły zgodę na wyjazd, który był w ogóle nagrodą wygranej w konkursie prawniczym, gdzie też były poruszane właśnie takie artykuły, jak artykuł 11 kodeksu cywilnego. I nie miałem możliwości w ciągu 2 dni, jaki dano mi termin, żeby tę zgodę rodzica dostarczyć. W związku z czym przekreśliłem tę zgodę rodzica i w tej części, która była przeznaczona dla mnie do zaakceptowania regulaminu wycieczki, po prostu podpisałem ją swoim imieniem i nazwiskiem, że się z tym regulaminem zgadzam. Konsekwencja była taka, że dzień później na lekcję w trakcie sprawdzianu z wiedzy o społeczeństwie wpadła do nas wicedyrektor szkoły, zapytała, kto jest taki odważny i dorosły, że tutaj przekreśla dokumenty urzędowe, no i potem działy się różne rzeczy, były tego różne konsekwencje. Generalnie różne są poglądy, bodajże w ostatniej odpowiedzi Ministerstwa Edukacji było stanowisko zawarte, że w przypadku tutaj zgód na wycieczki rodzic powinien móc podpisywać te zgody i to jest prawnie wiążące. Moje stanowisko jest takie, że tak samo jak w przypadku usprawiedliwień, jeżeli uczeń posiada pełną zdolność do czynności prawnych, to rodzic w żaden sposób nie może tutaj jakkolwiek wpływać na decyzje podejmowane przez ucznia w sposób prawny. Może wpływać na zasadzie wskazówek, zaleceń, natomiast uczeń nie musi się do tego podporządkowywać i tak samo jest z wycieczkami. No tak, tutaj właśnie jest problem z tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie chce przyznać tego, że uczeń pełnoletni również samodzielnie decyduje o tym, czy na jakąś wycieczkę szkolną pojedzie i MEN zasłania się obowiązkiem alimentacyjnym. Tego wątku nie będę rozwijał, odsyłam znów do rozmowy piątkowej z paniami sędziami z Fundacji Prawnej Edukacji Justycja i tam było podkreślone wyraźnie, że obowiązek alimentacyjny nie ma tutaj nic do rzeczy, bo to nie jest kwestia obowiązku alimentacyjnego i to nie jest rolą szkoły sprawdzać, skąd uczeń ma pieniądze, no bo nie jest dla nikogo chyba dziwne, że uczeń niepełnoletni czy pełnoletni może jakieś pieniądze zarobić, może mieć te pieniądze na wyjazd, może otrzymać od rodziców te pieniądze na jakiś dowolny swój cel, może je dowolnie spożytkować, więc nie jest rolą tej szkoły, żeby aż tak ingerować we władzę rodzicielską. Więc o tym pamiętajcie. I podobnie jest ze studniówkami. Tak samo uczeń pełnoletni na studniówkę idzie bez zgody rodzica, rodzic nie musi go odbierać z takiej imprezy szkolnej, a zdarzają się właśnie przy studniówkach tak absurdalne rzeczy, jak
jak to, że szkoła wymaga, żeby ucznia pełnoletniego na imprezę studniówkową rodzic przywiózł, odwiózł i żeby jeszcze wziął za niego odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Są jakieś po prostu absurdalne, nielogiczne konstrukcje, które nie powinny mieć miejsca, niestety mają miejsce. Ty, Grześku, jesteś maturzystą, ale w związku pewnie z pandemią koronawirusa bal maturalny cię ominie, więc... Studniówkę w zeszły piątek. I rozumiem, że niestety się nie odbyła ta studniówka. No nie. Ale czy coś na temat praw uczniów pełnoletnich było poruszane jakoś wcześniej, ewentualnie w tym temacie? Czy może masz jakieś historie innych kolegów, starszych od ciebie ze szkoły, jak to wyglądało w poprzednich latach? Znaczy, przy naszej studniówce to się zatrzymało na takim etapie organizacyjnym. Nikt żadnych tam zgód już później nie zbierał, bo jeszcze trwała organizacja, ale potem się okazało, że pewnie do niej nie dojdzie, więc wszystko zostało zatrzymane. Odnośnie starszych uczniów, to nikt mi nic nie mówił na ten temat, więc się nie wypowiem niestety. Okej, rozumiem. No, niestety pandemia trochę krzyżuje wszystkim nam plany. Bajubaj pisze, że młodzież słusznie mówi, jednak uspełniałbym taki statut szkoły, możliwość kontrolowania poczynań ucznia przez rodziców na wniosek rodziców, szczególnie w przypadkach uzasadnionych, na przykład często ucieczki z domu. I takie szczególne przypadki powinny być rozwiązywane z pomocą pedagoga szkolnego. No tutaj znów jest problem tego, że statut nie może takich rzeczy regulować, ponieważ osoba pełnoletnia jest pełnoletnia i nie podlega władzy rodzicielskiej, więc no trudno, żeby statut szkoły takie uprawnienia rodzicom przyznawał, skoro nie przyznaje ich ustawa. A to odsyłam znowu do odcinka numer 1 naszych lekcji wyrównawczych, gdzie mówiliśmy o tym, że statut szkoły nie może modyfikować norm ustawowych i musi się im podporządkowywać. Więc tutaj ingerencja w szkoły w te relacje uczy osoba pełnoletnia, a rodzic byłyby całkowicie niewłaściwe. Znaczy, ja myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną zasadniczą kwestię. Tutaj został podany przykład częstych ucieczek z domu. Uczeń pełnoletni nie ucieka z domu, uczeń pełnoletni z domu wychodzi. Nawet jeżeli to jest na jakiś długi okres, nawet jeżeli to jest związane z jakimś tam czynem niemoralnym, czy pokazuje demoralizację danej osoby, to jednak on ma pełne prawo czynić tak, jak to sobie zechce. Mamy w polskim prawie pojęcie ubezwłasnowolnienia, jeżeli dana osoba z jakichś powodów powinna być ograniczona w swoich prawach. Taki przykład można podać, to na przykład alkoholizm. Sądy często, bardziej w kontekście osób starszych, ale jednak tutaj wtedy podejmują taką decyzję na wniosek osób zainteresowanych, na przykład rodzica, o ubezwłasnowolnieniu danej osoby. Natomiast do tego momentu, co też się dzieje bardzo rzadko, tutaj nie możemy mówić o takich ograniczeniach. I miejmy na uwadze, że szkoła tylko wspomaga tak naprawdę uczniów w tym takim procesie wychowania. Jeżeli rodzic przez te 18 lat nie był w stanie wykreować takiego kręgosłupa moralnego, takiego podejścia ucznia, który byłby dla niego zadowalający, to jeżeli w wieku 18 lat nie zgadza się ze wszystkimi decyzjami swojego dziecka, może przede wszystkim mieć tutaj pretensje do siebie. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe, kiedy do tej demoralizacji czy pewnych działań ucznia pełnoletniego dochodzi dopiero wtedy, kiedy ma to 17-18 lat, i dopiero wtedy zaczynają się dziać rzeczy złe. Natomiast tutaj rodzic mimo wszystko ma wpływ na tego ucznia. Bardzo często jest to wpływ w taki sposób, że może wskazać, że faktycznie jeżeli danego ucznia utrzymuje finansowo, to może żądać, żeby on się jakoś tam specyficznie zachowywał, dostosowywał. Natomiast jeżeli jakieś uprawnienia są przewidziane w ustawach dla takiego ucznia pełnoletniego, to nawet wtedy groźba w ich kontekście pozbawienia, utrzymania czy czegokolwiek nie ma zastosowania. I też może jeszcze tutaj nadmienię, bo to jest bardzo kluczowe, że szkoła powinna przede wszystkim wychowywać uczniów w ten sposób, żeby oni byli później w pełni obywatelami, żeby byli przygotowani do tych wszystkich zadań, które wynikają z dorosłości. To wynika przede wszystkim z preambuły do ustawy prawo oświatowe i tam jest właśnie to wskazane. Jeżeli w tym momencie, kiedy uczeń pełnoletni wchodzi w tą pełnoletność, wchodzi te wszystkie swoje nowe obowiązki, to jeżeli mu będziemy ciągle mówili, że tutaj decyduje rodzic, tam rodzic może ograniczyć, tam szkoła ogranicza, bo uważa to za stosowne, bo być może jest jakieś podejrzenie o tą demoralizację albo jakiekolwiek zachowanie niezgodne ze statutem szkoły,
no to wtedy ten uczeń ma pewne sprzeczne informacje. Z jednej strony ze względu na pełnoletność musi zachowywać się odpowiedzialnie, bo każdy jego czyn może być oceniony, może być też oceniony przez prawo, bo przypomnijmy, że od 17 roku życia każda osoba ma tutaj, może być poddana postępowaniu karnemu. Natomiast z drugiej strony to ciągle proszenie o zgody, to ciągle uzyskiwanie akceptacji z różnej strony, to powoduje, że ten uczeń tej odpowiedzialności uczy się dużo wolniej. Tak, i tutaj trzeba pamiętać o tym, że no nie może szkoła ingerować w takie rzeczy jak normy ustawowe, nie może tego modyfikować. Jeśli wasze statuty waszych szkół zawierają niezgodne z prawem postanowienia w sprawie uczniów pełnoletnich, albo w ogóle nie pozwalają uczniom pełnoletnim się samodzielnie usprawiedliwiać, to zachęcam, żeby interweniować albo u dyrekcji szkoły, albo w kuratorium. Na naszej stronie internetowej, zakładce Biblioteczka Wiedzy, wzory pism, jest zwrócone do kuratorium, w którym macie formułki i związane z tym, jeśli w statucie nie ma żadnych regulacji lub jeśli te regulacje są niezgodne z prawem, warto pobrać sobie ten plik, uzupełnić go i wysłać chociażby na początek do dyrektora szkoły i zacząć zmieniać swoją szkolną rzeczywistość. Odsyłam też wszystkich Państwa słuchających do naszego artykułu o prawach ucznia pełnoletniego w szkole, o zasadach usprawiedliwienia nieobecności. I została nam jeszcze jedna kwestia do poruszenia, mianowicie kwestia jawności ocen ucznia pełnoletniego. I tutaj, Danielu, ja Ci oddam głos, bo to jest sprawa, którą ostatnio się zajmowałeś i w sprawie której nasze stowarzyszenie wystosowało petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tutaj jest kwestia tego, czy oceny zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty powinny być jawne dla rodziców uczniów pełnoletnich. Taki przepis się pojawia właśnie w tej ustawie i on wskazuje, że rodzice nawet tych uczniów pełnoletnich mogą otrzymać stały dostęp do ocen swoich dzieci, nawet jeżeli już stwierdziliśmy, że dana osoba ma to 18 lat albo z innego powodu uzyskała pełnoletność i pełną zdolność do czynności prawnych. I w tej sprawie właśnie miesiąc temu pojawił się artykuł na naszym blogu umarłystatuty.pl i tam opisałem, jak to wygląda od strony prawnej. Zostały tam przytoczone wszystkie te przepisy, o których tutaj wspominaliśmy, czyli z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z kodeksu cywilnego. I zasadniczy problem jest taki, że jeżeli chodzi o kwestię jawności, to jeżeli uczeń pełnoletni już te 18 lat ma, to może podjąć decyzję o wyjściu z domu. Może ten dom opuścić z jakiegokolwiek powodu i w związku z tym może chcieć ukrócić dostęp rodziców do swojego życia. Dlatego też zwróciliśmy na to uwagę, ponieważ względem takich osób, które z domu uciekły szczególnie w związku z jakąś przemocą, w związku z jakąś patologią, może być to przepis szczególnie dotkliwy i obecna interpretacja, kiedy rodzic nadal może mieć wpływ na swoje dziecko w ten sposób, że prawnie ma narzędzia do kontrolowania jego procesu edukacyjnego. Tutaj jest kwestia taka, że na temat jawności ocen uczniów pełnoletnich dla ich rodziców w przeszłości wypowiadał się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i on w swoim wystąpieniu ówczesnym do ministra edukacji narodowej wykazał, na jakiej podstawie ten przepis jest niezgodny z aktami wyższego rzędu, szczególnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I wskazał, że państwo powinno szczególnie chronić właśnie prywatność uczniów pełnoletnich, chyba że zostanie wskazany jakiś powód, dla którego ta prywatność, to prawo do prywatności może zostać ograniczone. Wskazał w tej swojej opinii, że jeżeli przy zmianie ustawy zostanie wskazany powód, dla którego takie ograniczenie zostało wprowadzone, to tutaj można je w jakiś sposób uzasadnić. I do takiej zmiany ustawy o systemie oświaty doszło w 2015 roku. Wtedy to właśnie ten przepis przeniesiono z ówczesnego rozporządzenia do aktu rangi ustawowej, ze względu na to, że rozporządzenie w ogóle w żaden sposób, co też widzimy po ostatnich wydarzeniach związanych z różnymi obostrzeniami, nie może regulować aspektów praw obywatelskich, nie może ich w żaden sposób ograniczać.
I w tej ustawie wszystko byłoby w porządku, gdyby było to właśnie uzasadnienie. Natomiast w uzasadnieniu do tego projektu ustawy możemy przeczytać, ja tutaj zacytuję. Zasadne jest zapewnienie rodzicom prawa do informacji na temat ocen dziecka w trakcie całego etapu edukacyjnego, mimo że pod koniec tego etapu dziecko osiąga pełnoletność. Końcowy etap edukacyjny jest bardzo istotny dla przyszłości dziecka. Rozstrzygają się wówczas sprawy, które decydują o dalszych losach życiowych osoby wchodzącej w dorosłe życie. I tam dalej jest wskazane, że społeczeństwo generalnie oczekuje wzmożonej kontroli takich osób, bo obawia się, że na tym początku dorosłości może popełnić jakieś błędy. I z takim stanowiskiem z pewnością nie możemy się zgodzić, z tego tytułu, że każdy ma prawo do błędów, jeżeli jest ta osoba pełnoletnia, już odpowiada karnie za popełnione przestępstwa, już musi się rozliczać przed urzędem skarbowym, już różne inne rzeczy musi robić. Szczególnie zaś może ze szkoły samodzielnie tę szkołę opuścić, zrezygnować z kontynuowania edukacji, bo nauka obowiązkowa jest wyłącznie do 18 roku życia, to równie może zastrzec dostęp do swoich ocen, co wynika i z konstytucji, ale też z różnych aktów rangi międzynarodowej czy ustawowej, krajowej. I cóż należy wskazać? My tutaj zwróciliśmy uwagę na kwestię taką społeczną, na kwestię pedagogiczną, że to tak naprawdę nie służy w żaden sposób, jeżeli te prawa uczniów pełnoletnich, w tym prawo do zastrzeżenia swoich ocen, jest przez szkoły właśnie w jakiś sposób ograniczane. W artykule można właśnie zwrócić uwagę na to, my tam zacytowaliśmy słowa pani Ewy Wojdyły, autorki książek właśnie pedagogiczno-psychologicznych na temat relacji osób, dzieci pełnoletnich ze swoimi rodzicami. I tam ona wskazuje, z czym ja się całkowicie zgadzam, że jeżeli nie damy przestrzeni do popełniania tych błędów i poczucia tych konsekwencji przez te osoby na początku swojej dorosłości, to te osoby później w przyszłości będą dalej te błędy popełniały, być może jakieś poważniejsze. I nie są potrzebne ramy prawne, jakieś tutaj ograniczenia takie odgórne, żeby wykreować dobre relacje pożądane przez rodzica między rodzicem a dzieckiem. Te pewne granice, których dziecko nie powinno przekraczać, powinno być wyznaczane już na poprzednich etapach rozwoju, na poprzednich etapach wychowania. To jest obowiązek rodzica. Jeżeli do tego 18 roku życia nie udało się uzyskać takiej wiarygodnej relacji między dzieckiem a rodzicem, to niestety to nie jest powód do tego, żeby dziecko musiało korzystać z pomocy rodzica tak naprawdę przez cały okres swojej edukacji, bo niektórzy podnoszą, że i pewnie przez studia, jeżeli rodzic daną osobę utrzymuje, to powinien dostęp do tych ocen być. W prawidłowym takim cyklu rozwoju, jeżeli te relacje i te ustalenia zostały powzięte prawidłowo, to rodzic w żaden sposób nie powinien nawet chcieć uzyskiwać dostępu do tych ocen ucznia pełnoletniego, ponieważ powinien już na tym etapie mieć co do niego pełne zaufanie. I już kończąc, muszę stwierdzić, że nie możemy tworzyć prawa pod to, że jakaś grupa uczniów, kiedy uzyskuje pełnoletność, ona wtedy czuje tą pełnię swobód i po prostu wykracza, czy to poza prawo, czy to poza moralność, błądzi w tym swoim życiu i z tego powodu ograniczać te osoby, które faktycznie pomocy prawnej w zakresie zastrzeżenia ocen czy jakiejkolwiek innej potrzebują, choćby na przykład z tego powodu, co wspominałem wcześniej, że w ich domach dochodziło do różnych problemów, do różnych patologii. Takie osoby prawo powinno obronić szczególnie i w tym celu właśnie zwróciliśmy się do ministra edukacji i nauki, żeby ten przepis znowelizować i w tym momencie już wiemy, że otrzymała się odpowiedź od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że generalnie UODO zgadza się z naszą argumentacją i jest gotowy do tego, żeby ewentualne tutaj zmiany powziąć, jeżeli organ w postaci ministerstwa taką decyzję podejmie. Ja też myślę, że mogę się w pełni podpisać pod tym, co powiedziałeś, zwłaszcza, że szkoła jest dobrym środowiskiem, w którym uczniowie mogą, pełnoletni mogą się uczyć odpowiedzialności.
a w momencie, gdy szkoła uznaje, że nie można dać im ani grama tej odpowiedzialności i nadal skrobią za nich rodzice, to oni po ukończeniu szkoły są rzuceni na głęboką wodę, bo poza środowiskiem szkolnym nie ma takiej sytuacji, żeby jakiś organ prosił rodziców osoby pełnoletniej o to, żeby coś za niego zrobiła. I szkoła kompletnie zaprzecza swojej misji, bo ona powinna właśnie uczyć osoby pełnoletnie, jak być odpowiedzialnym, a kompletnie tego nie robi. Czy ty, Grześku, już w szkole swojej zająłeś się tematem jawności ocen, czy jeszcze nie? Tematem jawności ocen jeszcze się nie zająłem. Na razie próbuję się zająć tematem tego, że w momencie, kiedy próbuję te przepisy szkolne zmienić i żeby ten statut wyglądał tak, jak powinien, to po każdej kontroli z kuratorium, z których nawet nie każda jest sprowokowana pismem ode mnie, moi rodzice dostają telefon ze szkoły, którym szkoła zarzuca mi to jako złe zachowanie, szkalowanie szkoły i że mam się skupić na maturze i skupiają się na tym, że powinienem się skupić na tej maturze i zasłaniają się troską, tak naprawdę nie o to chodzi, więc na razie próbuję się tym zająć, tym się będę zajmował po feriach, a te oceny to pewnie w dalszej kolejności. A jak w twojej szkole jest z wychodzeniem osób pełnoletnich na przerwach poza teren szkoły? To jest bardzo ciekawy temat, bo w tej samej szkole uczę się szósty rok, bo gimnazjum miałem w tym samym miejscu, to był wtedy zespół szkół i zawsze nauczyciele nam powtarzali, że jak będziemy pełnoletni, to będziemy sobie mogli wychodzić na przerwach ze szkoły, a w tym roku albo się coś zmieniło, albo nas po prostu okłamywali, ale przy wszystkich wyjściach ze szkoły stali nauczyciele na przerwach i pilnowali, żeby nikt terenu szkoły nie opuścił, a w pewnym momencie doszło do takiego absurdu, że nauczyciele pełnili dyżury w parku przy szkole, poza terenem szkoły i nad jeziorem, też kawałek od szkoły, żeby wyłapywać uczniów, którzy jednak wyszli. I tacy uczniowie dostawali uwagi. Trochę się uśmiechnąłem, bo to bardzo dziwna sytuacja, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś w szkole na taki pomysł wpadł. Temu spytałem o to wychodzenie na przerwach, bo to też jest kontrowersyjny aspekt szkolnej rzeczywistości, ponieważ szkoły uznają, że muszą pilnować uczniów wszystkich, niemalże jak w więzieniu, nie pozwalając im na wyjście ze szkoły. No i jest taki przepis w rozporządzeniu w sprawie BHP w szkołach, który mówi, że nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw. Uczniami wszystkimi, również tymi pełnoletnimi. No ale czy to się wydaje zasadne w stosunku do uczniów pełnoletnich? To bym nie był przekonany, ponieważ uczeń pełnoletni, gdy wyjdzie ze szkoły z własnej woli, no to trudno, żeby nauczyciel z niego ponosił odpowiedzialność. I nawet jeśli szkoła zakazuje wychodzenia ze szkoły na przerwach, to trzeba podkreślić, że nie może tego obowiązku egzekwować siłowo, czyli takie sytuacje, niektóre nieraz się zdarzają, że stoi jakiś woźny czy nauczyciel w drzwiach i blokuje wyjście i wręcz odpycha, czy się siłuje z uczniem, jest kompletnie i całkowicie niedopuszczalne. Szkoła nie ma prawa stosowania przymusu wobec uczniów, nie może blokować siłą wyjść, czy nawet się szarpać, to znaczy w ogóle jest całkowicie absurdalne, więc o tym trzeba pamiętać i to podkreślamy. Tutaj, żeby tak zebrać to, co powiedzieliśmy, uczeń pełnoletni w szkole jest upupiany i traktowany jak taki ułomny obywatel, mimo że w świecie zewnętrznym może iść do sklepu kupić alkohol, papierosy, może wziąć ślub, założyć firmę, może zdobyć prawo jazdy, może głosować w wyborach, no po prostu może żyć tak jak każdy inny obywatel. Natomiast w szkole gdzieś próbuje się mu te prawa ograniczać i odbierać. Wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby zajrzeć do statutów swoich, może już byłych szkół, albo do tych, których obecnie chodzicie, sprawdzić, jak tam jest sprawa uczniów pełnoletnich i zainterweniować, podawać mi tutaj już link do wniosku, do wzoru pisma. Zachęcam też wszystkich Państwa do wsparcia działalności Stowarzyszenia Maruch Statutów. Tutaj powinien się powiedzieć link do zrzutki, żebyśmy mogli dalej naszą misję realizować, żebyśmy mogli dalej działać na rzecz uczniów pełnoletnich i nie tylko, ponieważ to często są takie nieraz sytuacje, że nie da się tego zrobić bez środków finansowych. Staramy się działać po jak najniższych kosztach, ale czasem po prostu trzeba skierować wniosek do sądu, czy
opłacić jakieś pisma i tutaj niestety potrzebujemy wsparcia, żeby móc efektywnie działać. Powoli kończy się nam czas dzisiejszej audycji, audycja o uczniach pełnoletnich. Myślę, że teraz dla wszystkich jest jasne, że uczeń pełnoletni w szkole i teraz, żeby to dobrze wybrzmiało, samodzielnie, usprawiedliwia nieobecności, zwalnia się z zajęć, ma prawo zastrzec jawność swoich ocen, samodzielnie decyduje o tym, czy uczestniczy w wycieczce, w religii, wychowaniu do życia w rodzinie, w etyce, samodzielnie decyduje o tym, czy idzie na studniówkę, czy nie idzie. Wszystkie oświadczenia w szkole składa samodzielnie. Rodzice już go nie reprezentują i to podkreślimy bardzo mocno, ponieważ o tym się w szkołach zapomina i warto uwrażliwiać nauczycieli, dyrektorów na te przepisy. Grześku, czy chciałbyś coś na koniec powiedzieć, wypowiedzieć się z jakimś apelem do pozostałych uczniów, jakoś podsumować nasze dzisiejsze rozważania? No ja bym na pewno chciał powiedzieć, żebyście się wszyscy nie bali zgłaszać tych nieprawidłowości, no mimo że na początku szkoła będzie się bardzo opierać i będzie robić bardzo pod górkę, to w momencie, kiedy pojawi się nas więcej i będziemy o to przestrzeganie prawa apelować, to zacznie to działać na naszą korzyść, a nie będziemy słuchać, że jesteśmy wychrzycielami, że próbujemy stworzyć bezprawie, że to Stowarzyszenie Umarłych Statutów czy Fundacja na Rzecz Praw Ucznia to są fundacje bezprawia, a nie prawa, czy wychowawca, który mówi, że w tym roku oceny z zachowania będą wystawiane nie za działalność w fundacjach, nie za coś tam, tylko za relacje z wychowawcą. I jak będzie nas więcej, to my damy radę i to prawo będzie wyglądało tak, jak powinno wyglądać i będzie dla nas. Ja pod apelem Grześka podpisuję się z całą stanowczością i bierzcie z niego przykład, ponieważ tak trzeba walczyć o prawa uczniów, ponieważ ani my, ani fundacja nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc, ponieważ tego jest za dużo. Dlatego trzeba w każdej szkole takich uczniów, którzy za tym się powiedzą. I teraz sobie pozwolę taki krótki komentarz do tego, co powiedział Grzesiek, że skandaliczne jest zachowanie dyrekcji szkoły, nauczycieli, tych wszystkich, którzy uczniom, którzy chcą, żeby szkoła przestrzegała prawo, to i wyzywanie ich od jakichś wykrzycieli, od osób, które wprowadzają chaos, jest całkowicie niedopuszczalne. Tutaj nie dość, że jest to takie zachowanie dyrekcji szkoły, nauczycieli jest aroganckie, jest też przykładem tego, jak traktuje się osoby młode w społeczeństwie, że trudno jest powiedzieć, tak macie rację, my się myliliśmy, tylko łatwiej zaatakować i z pozycji autorytetu stłamsić taką osobę, więc naprawdę wszyscy dyrektorzy, nauczyciele powinni się wstydzić tego, że nie potrafią uszanować działalności swoich uczniów, nawet jeśli ta działalność dotyczy jakoś szkoły i podkreślimy, to nie jest tak, że czy my, czy fundacja, czy Grzesiek działamy na niekorzyść szkoły. My działamy po to, żeby po pierwsze szkoła przestrzegała prawa, czyli żeby robiła to, co jest jej obowiązkiem. I działamy też w tym celu, żeby uczniowie mogli czuć się w szkołach swobodni, żeby wiedzieli, że nikt ich praw nie narusza, bo to są, tak jak pewnie już wiecie po naszych audycjach, naruszenia w różnych dziedzinach, nie tylko w kwestii praw uczniów pełnoletnich. Więc jeszcze raz taki apel do dyrektorów i nauczycieli, żeby działających obywatelsko, młodych, zaangażowanych osób nie zniechęcali, nie deprymowali, żeby ich działalności nie wskazywali jako ułomnej, a żeby docenili to, co robią dla społeczeństwa i dla swoich małych społeczności szkolnych. Danielu, dla ciebie jeszcze minuta na podsumowanie. Czy ja tutaj podpisuję się też pod twoim apelem i zachęcam wszystkich nauczycieli i dyrektorów, którzy nas słuchają, do tego, żeby właśnie nawet wyróżniać te osoby, które wychodzą z taką inicjatywą, które są na tyle odważne, żeby pokazać starszemu od siebie nauczycielowi czy dyrektorowi, że faktycznie tutaj może być nieprawidłowość. Ta osoba zazwyczaj nie robi tego z powodu, że chce się pokazać, że chce tutaj walczyć dla samej walki, tylko faktycznie ją to boli, często się też na wiedzy o społeczeństwie nauczyła czegoś, zauważyła w związku z tym nieprawidłowość i po prostu w ramach takiej swojej nauki podjęła tutaj inicjatywę i zwróciła uwagę. Tak było w moim przypadku, w mojej szkole dochodziło do tego, że i moi rodzice byli wzywani, że ja byłem grożono mi tym, że ja nie zostanę dopuszczany do matury. Zachęcam, żeby taki gruźb, na nie nie zwracać zupełnie uwagi, ale też żeby kierować się od razu do odpowiednich organów.
czy to będzie kuratorium, czy to będzie organ prowadzący. Zachęcam też, żeby kontaktować się z nami, ze Stowarzyszeniem Umarłych Statutów oraz innymi organizacjami, które zajmują się prawem ucznia, bo dzięki temu możemy wspólnie wypracować jakieś rozwiązania i nie zostawić tego tematu, ponieważ jeżeli ty, uczniu, w danym momencie nie zareagujesz, to ty sobie pójdziesz za rok z tej szkoły, ale prawdopodobnie wszystkie osoby, które będą po tobie, które też będą się uczyły w tej szkole, też właśnie będą spotykały się z tymi albo jeszcze gorszymi problemami, więc zachęcam cię, uczniu, żebyś podejmował odpowiedzialne decyzje i też właśnie patrzył z tej perspektywy obywatelskiej, że nie tylko mój interes, ale też interes innych osób i jeżeli ty nie masz osobiście problemu, to nie zniechęcaj te osoby, które walczą o swoje prawa, bo robią zamieszanie. Tak też bardzo często bywa, wspierajmy raczej te osoby, ale też pamiętajmy, że wszystkie strony sporu powinny charakteryzować się szacunkiem i nie wojujmy dla wojowania, ale faktycznie realizujmy to, co powinno się do nas stosować. Czas programu niestety dobiegł końca, czas tej pierwszej części. Moimi Państwa gośćmi byli Daniel Siargi oraz Grzegorz Skórski. Bardzo Wam dziękuję. I ja też już będę z Państwem żegnał po raz ostatni, ponieważ był to mój ostatni występ w ramach naszej audycji o prawach ucznia w szkole, naszych obywatelskich lekcji wyrównawczych. Bardzo dziękuję za te 3 spotkania, które miałem okazję z Państwem odbyć. Mam nadzieję, że nie było one zbyt nudne i że coś udało nam się przekazać. Zachęcam do śledzenia strony Stowarzyszenia Umarłych Statutów na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, strony www.umarłestatuty.pl. Tam na bieżąco mówimy o tym, co robimy, edukujemy o prawach ucznia, więc jeśli coś jeszcze będzie niejasne po tych lekcjach wyrównawczych, to zachęcamy do kontaktu, do czytania artykułów. Teraz sporo artykułów o lekcjach zdalnych. I jeszcze raz Państwu dziękuję za te 3 spotkania, które miałem okazję z Państwem odbyć. Było mi bardzo, bardzo miło. Za chwilę krótka przerwa. Po przerwie spotka się z Państwem Radosław Stępiński ze swoimi gośćmi, a temat niezwykle ciekawy i arcyważny, ponieważ będzie to temat edukacji seksualnej w szkołach. A raczej braku tej edukacji seksualnej. Będzie mowa o tym, jak ta edukacja powinna wyglądać, czego powinniśmy uczyć oraz skomentujemy to, jak obecnie wygląda wychowanie do życia w rodzinie i dlaczego ono jest kiepskie i nieefektywne. Także zapraszam po przerwie, ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia może jeszcze w innych audycjach lub na innych spotkaniach. Było mi bardzo miło. Dziękuję.
tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. Tonę w barze złym, tonę długim spiciem win. Ja tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. I dobrze jest mi z tym. Dzień dobry, witam wszystkich oglądających, słuchających w Resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Radek Stępiński, jestem z Kogutorium, Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji. Rozpoczynamy drugą część dzisiejszego odcinka, tego nie było na lekcjach, demokracja w szkole, zajęcia wyrównawcze. No i tematem tej części, jak już wspomniał przede mną Łukasz, będzie niewydolny WDŻ i o tym, jakiej edukacji seksualnej nam trzeba. No i co to ma w ogóle wspólnego z demokracją, skoro tak się nazywa nasz program? Moimi gośćmi będą dzisiaj Basia Baran, psycholożka i seksuolożka, członkini zarządu Fundacji Sekset.pl oraz Rienka Kasperowicz, aktywistka, współorganizatorka protestów kobiet w Oleśnicy, członkini zarządu Okręgu Wrocławskiego Razem. Nie, jeśli chcecie coś jeszcze dopowiedzieć, to bardzo proszę, może Basia? Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, mega się cieszę, że tutaj jestem. I może Rianka, jeśli coś chcesz dopowiedzieć o sobie. Cześć, ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, szczególnie, że jestem tutaj reprezentacją osób aseksualnych. Dobrze, to zanim zaczniemy, może tak. Gazetki pro-life ze zdjęciami płodów po aborcji, książki z wykazem satanistycznych twórców muzycznych, plansze z karteczkami uczące, jak odróżnić miłość od zauroczenia. Chłopak nie może wiedzieć o waszej menstruacji, będzie obrzydzony i nie będzie chciał się z wami kontaktować. Masz prawo mówić nie, ale nie po ślubie. Hehe. Homoseksualiści mają nawet po kilka tysięcy partnerów w ciągu życia, w związku z tym większość z nich choruje na AIDS. Transseksualiści to osoby bardzo skrzywdzone przez los. Nie śmiejmy się z nich, bo są tak samo skrzywdzeni jak pedofile, zoofile czy inni dewianci. Żona ma obowiązek współżycia z mężem, zawsze gdy on tego żąda. Facet może stać się babą i skorzystać z parytetów, by wejść do Sejmu. Gender to następstwo nazizmu. To są tylko niektóre wybrane relacje uczniów z tego, co było poruszane na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Są to relacje, które wziąłem z raportu Pontonu na temat lekcji WDŻ. To można sobie znaleźć, nazywa się to Sprawdzian z WDŻ, zachęcam. No i właśnie, dlaczego takie rzeczy w ogóle mówi się na lekcjach WDŻ? W ogóle, czy wy zetknęliście się osobiście z takimi karygodnymi stwierdzeniami? To ja może powiem, co pamiętam ze swoich lekcji WDŻ-u. U mnie na przykład w pamięć zapadły te takie specyficzne filmy z lat 80., 90., gdzie na przykład dowiedziałam się, że na przykład jak się zaraża wirusem HIV, to mija tydzień i się umiera. I przez bardzo długą część życia po prostu panicznie bałam się tego wirusa. Myśl o ekspozycji na zarażenie to dla mnie były po prostu gigantyczne ataki paniki, bo byłam przekonana, że to jest po prostu wyrok śmierci, a co skutkowało tym, że bałam się badać. Bo skoro mam się dowiedzieć, że zaraz umrę, no to chyba wolę tego nie wiedzieć. Dopiero później zostało mi to wytłumaczone i tutaj świetną robotę robią poradnie, które testują na wirus HIV i które wszystko tłumaczą. Natomiast no to, co się działo u mnie na lekcjach WDŻ-u, to był rok 2007-2010, to była porażka, a z tego, co widzę, no to wcale nie jest lepiej. Ja myślę, że nie tylko nie jest lepiej, ale jest gorzej, bo te filmy, o których ty mówisz, z lat 80., 90., one cały czas są puszczane. To są często filmy propagandowe, których się używało w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych, a u nas jeszcze teraz.
A jest gorzej, dlatego że jest jeszcze większa nagonka na rzetelnie prowadzoną edukację seksualną oraz zmienił się program nauczania tego przedmiotu na jeszcze bardziej konserwatywny niż z lat, o których ty mówisz. Więc jest jeszcze gorzej niż to, co ty pamiętasz ze swojej szkoły. I to, co Radek przytaczałeś na początku, my też w sekset.pl cały czas to słyszymy. To znaczy masa młodych osób, nastolatków, ale też nastolatek, ale też osób, które są już młodymi dorosłymi, zwraca się do nas, pyta, chce sprawdzić, czy to jest na pewno prawda, to co usłyszeli w szkole. No i my to wszystko prostujemy. I nasza fundacja tak naprawdę na co dzień zajmuje się łataniem tej dziury w systemie. Tej dziury nie powinno być. Po prostu młody człowiek powinien mieć prawo do rzetelnej wiedzy, do informacji, do wsparcia. No ale to jest, w takiej sytuacji jest naprawdę niewiele młodych osób. No, więc jeśli tego nie ma, no to my robimy, co możemy, żeby dostarczyć tą wiedzę. Do kwestii tych filmów z lat 80., 90. na pewno wrócimy, bo mam tutaj właśnie nawet jeden z nich sobie poświęciłem się i obejrzałem. No, straszny był. No i ten jeszcze wrócimy też do właśnie kwestii prawa do nauki, do otrzymania rzetelnej edukacji. No ale najpierw. Dlaczego w ogóle w społeczeństwie panuje taki strach przed tym zwrotem edukacja seksualna? Jak komuś się powie edukacja seksualna, to często jest takie, że Jezu, nie możemy uczyć dzieci, jak uprawiać seks. Właśnie, to nie? O to chodzi. Właśnie, jak myślisz o edukacji seksualnej, to teraz pierwsze, co ci się kojarzy, że małe dzieci będzie się instruować, jak przeprowadzić stosunek seksualny. Ale też sobie myślę, że to jest trochę oczywiste, jak sobie spojrzymy, w jaki sposób ostatnie 30 lat mówiło się na ten temat. To znaczy, kiedyś edukacja seksualna, albo w ogóle zajmowanie się takim tematem seksualności w Polsce wyglądało zupełnie inaczej. My naprawdę nie mieliśmy od wieków takiego konserwatywnego podejścia, bo lata 70., a już 80., naprawdę to, w jaki sposób mówiło się o seksualności człowieka w Polsce, było dużo bardziej otwarte, postępowe, liberalne niż to, co mamy teraz. W 87. wyszedł taki sławny podręcznik, takiego super edukatora seksualnego Sokoluka, który naprawdę był znacznie bardziej postępowy niż podręczniki, których teraz używa się w szkołach. Po prostu wydarzyło się w naszej historii coś takiego, że no, ten taki sposób mówienia o seksualności został zatrzymany i mocno cofnięty. Wydaje mi się, że tutaj też możemy mówić o przyczynie jako o coraz większym konserwatyzmie w społeczeństwie, szczególnie widzianym wśród młodych mężczyzn, i to oni najczęściej próbują też zawstydzać kobiety ze względu na ich seksualność. Ostatnio na Instagramie jedna osoba podesłała mi wpis jakiegoś radnego z PiS-u, który ubolewał nad tym, że są te różowe skrzyneczki, które mają zapobiegać ubóstwu menstruacyjnemu, które jest teraz faktycznym problemem, i to jest straszne, że w niektórych rodzinach się zastanawia, czy mieć coś zjeść, czy dziecku kupić podpaskę, tak? Czy tampon. Już nie mówiąc o takim droższym wydatku jak kubeczek menstruacyjny, no ale dla tego radnego PiS-u to było po prostu to było działanie przeciwko godności kobiety. W tym momencie mamy naprawdę wstydzanie, czy to okres, czy to właśnie ze względu na seksualność. I wydaje mi się, że no tutaj wielki wpływ ma to, że społeczeństwo, szczególnie jeżeli mówimy o młodych mężczyznach, idzie coraz bardziej w tę stronę konserwatywną i mamy tego efekty. Brak rzetelnej edukacji seksualnej prowadzi również do tego, że mamy takie kwiatuszki jak obwinianie na przykład ofiar gwałtu, bo uważamy, że ta osoba sobie zasłużyła, bo wierzymy w mit sprawiedliwego świata, że chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest motto, które bardzo często przyświeca konserwatywnym mężczyznom, no i mamy tego no po prostu efekty. A wszystko się zaczęło mniej więcej zaraz po upadku
komunizmu, w momencie, gdy zaczął wchodzić ten przedmiot do szkół. I na początku, gdy on wchodził, on wcale też nie był aż tak konserwatywny, jak jest teraz. I on nawet nazwę miał inną. Nazywało to się na początku wiedza o seksualności człowieka. Więc... I bardzo niedaleko do edukacji seksualnej. No właśnie. To w 98 dopiero zostało zmienione na sławne wychowanie do życia w rodzinie. Tak, a co do tej różowej skrzyneczki, to był poseł, przepraszam, radny Zbigniew Rudyk i cytuję: dla mnie to jest chore i poniża godność kobiety i dziewczyny, bo to jest sprawa bardzo intymna, żeby w ten sposób ingerować, kiedy i kto ma. Trzy kropki. Tak. Dobrze. No tak, ale dalej... myślę, że efekt, to jest efekt na przykład prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej, z wychowania do życia w rodzinie, tak naprawdę, w podziale na grupy dziewczyn i chłopców. I cały czas w naszych szkołach, jeśli już jest taki przedmiot prowadzony, to 5 godzin takiego przedmiotu powinno się prowadzić oddzielnie. Czemu chłopak tak. Nie może usłyszeć o okresie, a jeśli jest to chłopak, który w ogóle ma okres, i potem wypisuję. To znaczy, już tłumaczę, chłopak nie może wiedzieć o waszej menstruacji, będzie obrzydzony i nie będzie chciał się z wami kontaktować. No tak, ale to chłopacy, które mają okresy na przykład. Tak, to o tym to w ogóle. Wydaje mi się, że to już jest rzecz, o której konserwatyści nawet nie chcą myśleć. No tak, bo jak mamy podział na zajęcia dla chłopaków i dla dziewczyn, to gdzie osoby niebinarne mają się podziać, ja nie wiem, wolne wtedy mają, nie wiem. Albo na jedno i drugie. Dobrze, dalej mamy, chciałem poruszyć temat tych słynnych homofobusów i tych tekstów, w których oni pisali, że według standardów Światowej Organizacji Zdrowia trzeba będzie uczyć 4-latka masturbacji, no i tam jakąś 6- czy 9-latkę wyrażania zgody na seks i tak dalej. I dlaczego to jest przekłamanie, dlaczego to nie ma nic wspólnego z prawdą? Ja jestem psycholożką i seksuolożką, prowadzę zajęcia z edukacji seksualnej, często też w szkołach, różne warsztaty i naprawdę nie chodzę do przedszkoli i nie uczę 4-latków, w jaki sposób mają się masturbować. Jest to kłamstwo. Jest to kłamstwo ustawione na konkretny efekt na opinii publicznej, na przestraszeniu ludzi, bo gdybym ja nie wiedziała, co w tym chodzi, ja bym się bała tego, że ktoś ma skrzywdzić dziecko. No przecież to jest oczywiste, że chcemy ochraniać dzieci. Ale jest to hasło w ogóle oparte na grubym przekłamaniu. Oni niby się powołują na standardy edukacji seksualnej WHO. Istnieją takie standardy, które są zresztą bardzo mądrze napisane. Każda osoba może sobie je sprawdzić, chociaż są to standardy, są to takie wskazówki dla osób, które profesjonalnie się tym zajmują. I w tych standardach bardzo takim grubą częścią jest dokładny opis, jakie etapy rozwojowe w ogóle przychodzą w życiu dziecka. Co się może pojawić w tym wieku, co się może pojawić, gdy zaczyna dorastać, bo po prostu, żeby dobrze zrozumieć, jak przechodzi cały ten proces. No właśnie, i jeśli się porozmawia z osobami, które wychowują małe dzieci, z rodzicami, to naprawdę sporo dzieci może się na tym etapie masturbować. To po prostu występuje, jest naturalnym etapem rozwojowym. Nie robi tego większość 4-latków, ale może się to na tym etapie zdarzyć. I super ważne jest to, w jaki sposób osoba opiekująca się takim dzieckiem, rodzic, na to zareaguje. I naprawdę o nic więcej tam w tych standardach nie chodzi. A jeszcze mogę się podzielić taką ciekawostką, nie wiem, czy to zauważyliście, ale na początku pandemii właśnie tak były takie dwie głośne inby, które się trochę nakładały na siebie, bo to był właśnie początek pandemii, to był ten czas, gdy właśnie głośno się mówiło o tych standardach edukacji seksualnej WHO, jakby to było coś złego, a z drugiej strony, jak się mówiło o pandemii,
i się powoływało na WHO, w mediach się powtarzało nazwę Międzynarodowa Organizacja Zdrowia. Jakby to w ogóle to były dwie różne organizacje. Tak, tak. Czyli z jednej strony przy pandemii będziemy ich słuchać, ale tutaj to jest WHO, czyli nazwa, która pewnie jakoś obco brzmi, może nie wszyscy wiedzą, jak ten skrót rozwinąć. No niesamowite dla mnie to było. WHO to jest Międzynarodowa Organizacja Zdrowia. Ja powiem tak, ja kiedyś, jak oni stali z tymi swoimi głośniczkami we Wrocławiu, bo oni zawsze stawali w takich bardzo uczęszczanych miejscach, jak przy na przykład Galerii Dominikańskiej, gdzie jest taki, jakby jest dużo przystanków, autobusy, tramwaje, jeszcze podmiejskie, więc tam się przewija masa ludzi, tam też jest, i oni też stawali w rynku albo przy wejściu na rynek, więc wiadomo, masa ludzi. No ja kiedyś tak zbulwersowana podeszłam do nich i się zapytałam, co to dla nich znaczy, że lobby LGBT, czy jak oni to tam mówili, chce seksualizować dzieci. Co to znaczy? Co oni przez to rozumieją? No nie potrafili mi udzielić jakiejkolwiek informacji. Tylko mówili, proszę spojrzeć na plakat, tutaj mamy ulotkę, tutaj się może pani podpisać. Ja mówię, no dobra, ale nie podpiszę się pod czymś, czego wy nie możecie nawet obronić. No ale no po prostu oczywiście i zaraz już szła policja, że dlaczego zakłócam, wiadomo, spokój, tak? Więc oni tak naprawdę sami nie wiedzą, co oni tak naprawdę chcą przekazać. Oni zdają sobie sprawę, że to, co oni robią, jest bardzo mocno naciągane, tylko że oni wiedzą, w jaki sposób, tak jak Basia powiedziała, to przekazać, bo to nie jest Światowa Organizacja Zdrowia, tylko to jest WHO. To nie jest normalne, wynikające z seksualności dzieci podejście, tylko to jest zmuszanie do masturbacji czy namawianie do seksu. Natomiast no, to też jest ważne, żeby dziecko, no, bo z tą zgodą, wyrażenia zgody na seks, to też była mocna imba o to, bo oni specjalnie chcieli przekazać, jakby to było zachęcanie od najmłodszych lat do uprawiania seksu, więc tak naprawdę jakby zachęcanie do pedofilii. Tylko że czegoś takiego nie ma, no bo to przecież ma zapobiec temu, żeby dziecko było skrzywdzone. I to też z tego, co pamiętam, podkreślała Kasia Koczułap, żeby mówić o narządach płodnych dziecka normalnie, per cipka i tak dalej, a nie jakiś kwiatuszek czy inne eufemizmy, bo wtedy jeżeli dziecko przyjdzie do rodzica powiedzieć, że wujek robi mi coś, co mi do końca nie odpowiada i ja nie wiem, czy to jest dobre, to jak uczy się dziecka takich eufemizmów na te narządy, narządy płodne, rodne, no to tak naprawdę rodzic może nie zrozumieć. A w momencie, kiedy właśnie dzięki kompleksowej edukacji seksualnej uczy się dziecka, jak mówić o tym, co się nie podoba, jak stawiać granice, no to wtedy my też tak naprawdę chronimy to dziecko, więc tak naprawdę tutaj wychodzi na to, że to nie my jesteśmy zagrożeniem, czyli zwolennicy edukacji seksualnej, tylko właśnie ci przeciwnicy, bo tak naprawdę narażają te swoje dzieci na krzywdę. I jeszcze chcę dodać do tego, że edukacja seksualna, czy my to robimy w sposób formalny, czy nie, czy tego chcemy, czy nie, to ona się po prostu odbywa. To znaczy, rozwijając się człowiek w kulturze, jak żyje, to słyszy różne rzeczy dotyczące seksualności, związków i my to też robimy w ogóle tak spontanicznie. No przecież jeśli na przykład mamy w przedszkolach, jeśli się mówi o walentynkach, albo się pyta dziecka, to twoja pierwsza dziewczyna, no to przecież to są treści zahaczające o seksualność. No, dziecko w taki sposób to słyszy, to po prostu się dzieje. To nie jest tak, że dopiero jak skończymy 18 lat, to nagle ta sfera się przed nami otwiera. No nie, rozwijamy się, słyszymy te treści. Edukacja seksualna się odbywa, tylko w taki sposób nieformalny wtedy. Ja tylko dodam jeszcze, że dla mnie, jako dla osoby, która dopiero w wieku 20 lat odkryła swoją orientację, ponad 20 lat, czyli to ma seksualność, to dla mnie właśnie takie mówienie już od przedszkola, że to jest dziewczyna, że trzymają się za rączki, to znaczy, że są parą, że tutaj, nie wiem, Krzyś daje buziaka Oli, a to znaczy, że są parą, to dla mnie ta bycie tym seksualnym to było coś domyślnego, więc ja bardzo długo nie mogłam siebie odnaleźć, bo pierwsze związki
to wyglądało u mnie w ten sposób, że ja gdzieś tam nie czułam tego pociągu seksualnego, ale albo uważałam, że inni mają rację, muszę do tego dorosnąć, albo wręcz uważałam, że jestem zepsuta. I dopiero później, jak zaczęłam szukać na własną rękę, jak już skończyłam szkołę, jak już poszłam na studia i gdzieś tam od materiału do materiału, oczywiście bardzo mało jest rzetelnych materiałów o aseksualności w języku polskim, no to gdzieś tam zaczynałam odkrywać, że faktycznie, że to coś może być na rzeczy i w końcu tak naprawdę w tamtym roku, w 2020, jak był tydzień widoczności osób aseksualnych, to wtedy tak formalnie wyszłam z szafy. No ale dla mnie to było jakby, czułam się zepsuta i na przykład przy okazji strajków kobiet u mnie w mieście, to ta aseksualność przez ten brak edukacji seksualnej wciąż jest traktowana jako jakiś taki żart i na przykład jeden radny z PiS-u śmiał się, że walczy o aborcję, a przecież jestem aseksualna, więc żadna ciąża mi nie grozi. No, tak. No i to, o czym wspomniałeś, że dowiedziałaś się, to znaczy no, uświadomiłaś sobie to w wieku tam 20 lat, to właśnie chciałem nawiązać teraz do tego, że w podstawie programowej do wychowania do życia w rodzinie ani razu nie pada słowo orientacja w całej podstawie, nie ma słowa orientacja seksualna, nie mówi się o tym, po prostu nie ma tego. Światowa Organizacja Zdrowia, która te standardy zaprojektowała, wspomina, że no, edukację powinno się prowadzić już od najmłodszych lat. Ty, Basia, zresztą sama wspomniałaś, że odwiedzasz nawet przedszkola, a tymczasem lekcje WDŻ-u no, zaczynają się dopiero w czwartej klasie szkoły podstawowej, czyli kiedy dzieci mają 9 albo 10 lat. Mhm. I dlaczego to jest za późno? W tych wcześniejszych momentach jakieś drobne elementy edukacji seksualnej też się mogą pojawić, ale to już zależy od miejsc, w których te dzieci się uczą. Nie? No bo są możliwe jakieś prywatne przedszkola, w których oferuje się jakieś zajęcia, gdzie dzieci się uczą na przykład tego, jakie rejony twojego ciała mogą być dotykane i przez kogo. Co to są rejony intymne, czyli na przykład takim bardzo małym dzieciom się mówi, że na przykład są to rejony, które przykrywają majtki i że to są jakieś rejony specjalne i że i w jaki sposób możesz reagować, gdy, nie wiem, gdy ktoś się do nich zbliża, jakie osoby w ogóle mogą cię zobaczyć nago, no takie rzeczy. Czemu ona się zaczyna dopiero wtedy? No, mamy od lat to ustalone, że to jest czwarta klasa podstawówki, a jest to często za późno, dlatego że często tej edukacji w ogóle nie ma, bo te zajęcia wychowane do życia w rodzinie, one są nieobowiązkowe. Jeśli są nieobowiązkowe, a do tego niestety często są sprowadzone w taki sposób, który nie odpowiada tym młodym osobom, jeszcze są wstawiane jako pierwsza lekcja albo jako ostatnia, to te osoby przestają się na nie zapisywać i szkoły często ich po prostu nie organizują, więc to też tych lekcji często po prostu nie ma. A często jest za późno, dlatego że to, o czym się uczymy na edukacji seksualnej, powinno mniej więcej o 2 lata wyprzedzić etap rozwojowy, który do nas przyjdzie, czyli na przykład mówienie o miesiączce powinno się pojawić no wcześniej, mamy 8-9 lat, bo już niedługo te osoby zaczną miesiączkować i chodzi o to, żeby je przygotować na to, co się z nimi wydarzy, żeby człowiek nie był przerażony wtedy, gdy ma te 10 lat i nagle zobaczy na majtkach krew i pomyśli, że umiera. Szczególnie, no że o tym się nie mówi w domu często i panuje o tym też. No bo to jest różnie, nie? Niektórzy mają fajnych wspierających rodziców, którzy szukają jakichś informacji i naprawdę starają się rozmawiać, no ale teraz przecież osoby, które są teraz rodzicami, te osoby też przeszły tą samą edukację seksualną, no bo ona się zaczęła gdzieś w 93 roku, więc no skąd mają to wiedzieć? A niektóre osoby specjalnie szukają informacji albo się dodatkowo interesują tym, w jaki sposób dobrze się opiekować dzieckiem, ale myślę, że no nie każdy musi przechodzić kierunkowe wykształcenie w tym akurat w tej dziedzinie, nie? No bo edukacja seksualna to jest konkretna wiedza,
to nie są jakieś wymyślone, nie wiem, to co ja myślę o świecie, tylko to, co ja studiowałam przez wiele lat. No nie każda osoba musi mieć takie wykształcenie. No ja powiem od siebie, że miałam taką sytuację w szkole podstawowej, że usiadłam na krześle, na którym była czerwona plama. Jak z niego wstałam gdzieś tam do tablicy czy gdzieś, to oczywiście chłopcy z klasy zaczęli się wyśmiewać, że pewnie przeciekłam, więc ja po prostu rura do łazienki, czy faktycznie tak było. Sprawdzam, wszystko jest okej. I to tylko nam pokazuje, że dopóki nie zaczniemy traktować okresu jak całkiem normalnej rzeczy, no to tak naprawdę nie pójdziemy do przodu i faktycznie te dzieciaki, które dostawały taki komunikat, że okres, jeżeli widać ten okres, to, no to jest powód do wstydu, to one tak samo będą wychowywać swoje dzieci, a te dzieci będą tak wychowywać swoje dzieci. I mnie na przykład przeraża, że jak byłam na Woodstocku, czy na Poland Rocku, jak to teraz się nazywa, to dziewczyna normalnie podeszła pytać się, nie wiem, o alkohol czy o papierosy, a jak podeszła drugim razem, żeby zapytać się o podpaskę, czy mamy podpaskę, to było tak cichutko, jakby to był powód do wstydu, żeby nikt tylko nie zobaczył. No i to jest przerażające, że nie mamy problemu z zapytaniem się o, nie wiem, o właśnie o alkohol czy o papierosy, które jakby no są jakby szkodliwe, a mamy problem z zapytaniem się o podpaskę i każdy z nas przynajmniej, każdy z nas, kto ma okres, pewnie przynajmniej raz w życiu miał taką sytuację, że musiał iść do toalety z podpaską i nie wiem, chował go gdzieś w rękawie, czy szedł z całą torbą, żeby tylko nikt nie zobaczył tej podpaski. I to jest faktycznie rzecz, która w szkołach leży, bo w żaden sposób na tych całych WDŻ-tach, czy jak to się tam nazywa teraz, nie jest mówione, że jeżeli widzisz kogoś, kto idzie z podpaską do toalety, to nie wyśmiewaj się, bo to nie jest powód do śmiechu. Zamiast tego wręcz przeciwnie, uczymy dziewczynki tej całej skromności, bo jeszcze żaden chłopiec jej nie zechce. Tak, mamy tutaj komentarz od oglądającego nas Michała. Największym problemem w WDŻ będzie kadra, dopóki będą uczyć biolożki albo nie daj Bóg katecheci, lekcje będą po prostu atrakcyjne. Co się dziwić, że wtedy nikt nie będzie przychodził. I ja tutaj od razu nawiążę, bo w raporcie Pontonu są statystyki, jaki nauczyciel w szkołach prowadzi lekcje wychowania do życia w rodzinie, i w 30% przypadków są to nauczyciele, którzy głównie prowadzą biologię, tudzież przyrodę, w 20% historię, WOS czy WOK, czy też zajęcia artystyczne. Tylko w 16% są to nauczyciele, którzy prowadzą tylko WDŻ, a w aż 12% są to osoby prowadzące religię. Ale wiesz co, ja myślę, że to niekoniecznie musi być złe, że na przykład prowadzi taki przedmiot osoba, która przede wszystkim jest nauczycielem, nauczycielką biologii. Kluczowe jest to, żeby osoba miała wykształcenie kierunkowe. To znaczy... Tak, znaczy nie chciałem powiedzieć, że to jest złe, tylko że jakby te osoby... Tak. Ja tutaj... Ja tylko dodaję wiesz, do tego komentarza. Dodaję do tego komentarza, że to jest okej, jeśli nauczyciel, nauczycielka uczy czegoś innego i zdobywa jeszcze wykształcenie akurat w tej dziedzinie. Bo mnie na przykład irytuje czasami to mówienie, że w takim razie ta edukacja seksualna to jest w ogóle jakaś wiedza z Hogwartu, której nie można nigdy zdobyć. Nie? Ale ludzie, przecież to są normalne studia. No normalnie się idzie na studia, można zrobić różne studia podyplomowe z tego i uzyskać wykształcenie, które daje ci możliwość prowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej w polskich szkołach. I te studia mamy w Polsce, no to nie jest to, po prostu to się dzieje w Polsce, można się wykształcić w Polsce i być na przykład nauczycielką od historii, ale też mieć dyplom z tego i prowadzić dobrze te zajęcia. Ja tylko chciałam dodać, jako osoba, która również ma jakby studia nauczycielskie za sobą, bo skończyłam licencjat z polonistyki i mam specjalizację nauczycielską, to jest to, że faktycznie często bywa tak, że nie da się wyżyć za uczenie tylko jednego przedmiotu. Więc bardzo często, nie wiem, polonistka uczy jednocześnie historii, nie wiem, jeszcze jakiegoś historyczka uczy na przykład WOS-u, więc
to, że nie wiem, WDŻ-u czy biolożka, która jednocześnie ma właśnie, tak jak Basia powiedziała, skończone tą podyplomówkę, która daje takie uprawnienia, to nie jest absolutnie nic złego. I to tak naprawdę najczęściej widać w efektach, jakie przynosi to kształcenie, bo łatwo idzie rozpoznać kogoś, kto nie ma pojęcia totalnie, o czym mówi, a łatwo rozpoznać kogoś, kto faktycznie ma jakąś tam swoją wiedzę. I naprawdę w Polsce jest trochę fajnych takich nauczycieli, tylko że nie mamy żadnych konkretnych danych, kto uczy rzetelnie, a kto nie, bo też jest duża swoboda na tych zajęciach, to znaczy te zajęcia nie są w żaden sposób kontrolowane. No mamy niby podstawę programową i jeden zatwierdzony w szkołach podręcznik, ale czy on jest naprawdę dobrą pomocą? No, tak, do podręcznika też zaraz przejdziemy. Ale którzy korzystają z dodatkowych materiałów i to trochę od nich zależy, co dokładnie oni przekazują na tych lekcjach, więc to, tam jest duża dowolność, ale też dzięki temu jest trochę nauczycieli, którzy naprawdę chcą być realnym wsparciem, którzy na przykład używają naszej książki, sexit.pl, którą wiemy o tym, bo do nas o tym piszą, mówią nam o tym. A propos tych danych, że nie mamy danych na temat tego, kto uczy rzetelnie, kto nie, troszkę powiedzmy, że mamy, bo też Ponton w swoim raporcie wspomniał, że 40% uczniów wspomniało o tym, że na lekcjach mówiło się o światopoglądzie prowadzącego, a 1/4 wspomniała, że było bardzo dużo stereotypów. Natomiast jeszcze chciałem nawiązać do tego, dlaczego jakby tyle nauczycieli prowadzi to w sposób taki no słaby po prostu. Ja mam w rodzinie dyrektora szkoły po prostu chodzi o to, że szczególnie w małych ośrodkach, gdzie jest szkoła jedna czy dwie, po prostu jest mało godzin, przedmiot jest kontrowersyjny z przyczyn, o których sobie już trochę rozmówiliśmy się i po prostu nikt go nie chce uczyć i po prostu pada na to, że przedmiot ten bierze osoba, która po prostu z racji, że prowadzi na przykład taki WOS czy WOK, ma też mało godzin, więc musi sobie coś dobrać, więc z musu robi sobie tę podyplomówkę, czy jeszcze kiedyś można było robić krótsze kursy i potem się to kończy tak, że prowadząc to z takiego musu niekoniecznie zależy na tym, żeby prowadzić to jakoś neutralnie i rzetelnie. Albo po prostu nie. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że faktycznie bardzo często jest tak, że katechetki przejmują ten przedmiot. No, wydaje mi się, że powody mogą być dwa. Po pierwsze, no mamy jednak, przynajmniej się przyjęło, że konserwatywne społeczeństwo, więc kto jak nie katechetka, ksiądz, siostra zakonna, czy ktoś tam będzie w stanie najlepiej przekazać nauki Kościoła, które powinny obowiązywać oczywiście wszystkim, no ale po drugie, tak jak tutaj też zostało wspomniane, ta mała ilość godzin, ale dla mnie no to jest, to że to prowadzą katechetki, to jest wielka porażka, bo te katechetki no siłą rzeczy nie będą w stanie prowadzić tego rzetelnie, bo musiały zaprzeczać zasadom swojej wiary, a tego raczej nie chcą zrobić, o ile nie chcą zostać ekskomunikowane z Kościoła. No ale to jest to, że też jest bardzo duża propaganda strachu w tych lekcjach prowadzonych przez katechetki, też jest bardzo dużo seksizmu w tych lekcjach, jakiejś takiej mizoginii, oczekiwania od dziewczyn, że będą skromne. Gdzieś widziałam kiedyś jakiś fragment z podręcznika właśnie do WDŻ-u, gdzie to dziewczyny były obwiniane za to, że mogą być potencjalnym atakiem gwałciciela, że to jest jakby przez ich pewność siebie, bo one nie mają prawa być pewne siebie, bo nie mają prawa ubierać się tak jak chcą, bo mogą tym prowokować i faktycznie z ust no, osób, które gdzieś tam uczą też katechezy, no to bardzo często wypływają takie słowa, już nie wspominając nawet o tym, że
antykoncepcję awaryjną nazywa się tabletkami wczesnoporonnymi, a też co do tego podręcznika, o którym powiedziałeś, że będziemy mówić później, no to jak przeglądałam, no to najbardziej rozwaliło mnie przedstawianie naturalnego planowania rodziny jako najbardziej skutecznej metody antykoncepcyjnej, no i to też jest bardzo toksyczne dla dziecka, jakby... Nie, nie, najbardziej skuteczna jest abstynencja, dopiero a tak, tak, jak tak, już tak. musisz, to naturalnie tak. Ale to z ust osób, które gdzieś tam uczą katechezy, to bardzo często jest takie zawstydzanie za to, że dziecko czy nastolatek ma tę seksualność. I ja sama pamiętam, bo ja byłam kiedyś osobą wierzącą i dla mnie najgorsze to było to, że gdzieś tam jak się masturbowałam, no to było mi to przekazywane jako największy grzech, że gorszego grzechu to już nie można popełnić i że ja strasznie tym Boga obrażam i dla mnie no to było po prostu takie, że ja się czułam coraz gorzej ze sobą, czułam się jakbym była złym człowiekiem, jakbym robiła najgorszą rzecz pod słońcem, więc faktycznie według mnie możliwość uczenia, wychowania do życia w rodzinie czy edukacji seksualnej powinna być absolutnie zabroniona osobom wierzącym. Jest trochę takie założenie. Bo po prostu mamy mało czasu jeszcze, bo nie, temat jest ogromny, a mamy tylko godzinę, także chciałem jeszcze wrócić jakby do tego na początku, co wspomniałem, że co to ma w ogóle wspólnego z demokracją, co ma wspólnego edukacja seksualna z demokracją i z prawami ucznia. Niedawno była, znaczy jakiś czas temu już, sytuacja, gdzie w Szwajcarii mama chciała wypisać dziecko z zajęć edukacji seksualnej, czyli jakby po prostu zabronić mu chodzenia na to. I sprawa potoczyła się w sądach dość wysoko, doszła aż do Sądu Najwyższego Szwajcarii, który stwierdził, że mama nie ma racji, no i zawędrowało to aż do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że no, prawo dziecka do otrzymania rzetelnej wiedzy, umiejętności przygotowujących je do życia w społeczeństwie, stoi wyżej w hierarchii niż prawo rodzica do wychowania dziecka we własnych przekonaniach, wyznaniu, czy jakiejś tam szerokiej interpretacji prawa do prywatności. No i słuchaj, gdyby zamienić tą nazwę edukacja seksualna, na przykład matematyka, czy rodzic może wypisać dziecko z zajęć matematyki? Edukacja seksualna to jest po prostu konkretny dział wiedzy. A oprócz tego w żaden sposób przecież nie zabiera się tego nastolatka z rodziny, nastolatki. Ta nastolatka, nastolatek dorasta cały czas w swojej rodzinie, może mieć bliski kontakt z rodzicami. Rodzice mogą przekazywać to, w jaki sposób myślą oni o świecie. Przecież ten proces cały czas trwa. Ale na przykład ja to bym przyrównała do lekcji polskiego, gdzie szczególnie w liceum na poziomie rozszerzonym pojawiają się książki, które mogą oburzać rodzica. Z tego co wiem, na pewno jest Witkacy, a Witkacy wiadomo, są szewcy do matury, to pamiętam, przynajmniej były. No to jest książka, która może wielu oburzać i jeżeli zamienimy edukację seksualną na język polski, czy rodzic miałby prawo wypisać dziecko z języka polskiego, bo nie pasuje mu treść? No nie wydaje mi się. I też zauważam, że w Polsce dziecko traktuje się jak przedmiot i uważa się, że ono, szczególnie kiedy już zbliża się do pełnoletności, to nie ma prawa głosu, bo liczy się tylko zdanie rodziców i skoro rodzice nie chcą, żeby ich dziecko uczyło się o edukacji seksualnej, to dziecko już nie ma prawa do powiedzenia, czy ono chce się uczyć i w tej całej aferze na temat edukacji seksualnej w szkołach rozpętanych przez Ordo Iuris i Fundację Pro Prawo do Życia, no to tak naprawdę zapomina się o dziecku, bo tego dziecka się nie pyta, czy ono by chciało się uczyć o edukacji seksualnej, tylko liczy się to, że rodzice uważają, że to jest niezgodne z ich wiarą, i dziecko nie powinno mieć prawa głosu. Czyli tak naprawdę traktuje się dziecko jak przedmiot. Ja tu chciałem jeszcze właśnie wspomnieć o tym, co jest napisane w programie nauczania do tego podręcznika najpopularniejszego, Wędrując ku dorosłości, autorstwa pani Król. I tutaj mamy napisane coś takiego. W odróżnieniu od edukacji seksualnej, czyli permisywnego ujęcia ludzkiej seksualności, wychowanie prorodzinne prowadzi do wytworzenia odpowiedzialności moralnej, zgodnej z normami,
i wartościami. Tymczasem edukacja seksualna stawia sobie za cel uświadomienie dzieciom, młodzieży różnego rodzaju zachowania seksualne z przesłaniem, że człowiek jest całkowicie zdeterminowany biologiczną sferą popędową. Tutaj jeszcze dalej o tym piszą, w skrócie sugerują, że edukacja seksualna w tych standardach zachodnich mówi, że człowiek to tylko seks i nic więcej. No i to jest bardzo ciekawe, jeśli spojrzymy na wyniki badań, które pokazują, że właśnie programy nastawione na promowanie tylko wstrzemięźliwości seksualnej do ślubu są totalnie nieskuteczne w prewencji takich głównych trzech, uważa się to największych zagrożeń, czyli infekcji przenoszonych drogą płciową u młodych osób, ciąż u osób nieletnich i wieku debiutu seksualnego. Ale więc... tu ci jeszcze wejdę w słowo, bo tutaj właśnie dokładnie o tych rzeczach jeszcze mówią chwilę dalej we wstępie i nawet się chwalą, że ta edukacja ma sukcesy w tych konkretnych danych, nie? I mówią, że w Polsce po 20 latach realizacji edukacji seksualnej tego typu, czyli tej promującej abstynencję o charakterze prorodzinnym, proabstynenckim, można mówić o umiarkowanym, ale pewnym sukcesie. Liczba zakażeń wirusem HIV, zachorowań na AIDS od wielu lat utrzymuje się na stabilnym poziomie, około 900 przypadków rocznie. Wskaźnik zachorowań ciąży... Muszę ci od razu, ja to od razu chcę teraz to dodać, jest to absolutna nieprawda, bo w 2019 roku mamy największy w historii pomiarów wykrytą liczbę zakażeń HIV. I dalej. Jeszcze też chciałam wejść słowo, że masa ludzi w Polsce się nie bada, więc nawet nie wiadomo ile osób faktycznie ma tego wirusa w porównaniu do tych zbadanych. I dalej, wskaźnik przerwań ciąży przed polskie nastolatki jest najniższy w Europie. Zastanawiam się, czy to może mieć coś wspólnego z prawem aborcyjnym. Że jest to niemożliwe. Chyba nie. Natomiast słuchaj, bo wspomniałeś, że jakby jednym z tych wyznaczników, które mówią, że edukacja działa ok, jest to, że jest mało nastoletnich ciąż. I słuchaj, oni tu nawet przyznają, że jedynie relatywnie wysoka jest częstotliwość urodzeń dzieci przez nastoletnie matki, ale no w świetle prawa są one już najczęściej pełnoletnie, więc wszystko spoko. Ja cytuję, naprawdę. Znaczy tego wszystko spoko nie było, ale wszystko wcześniej było, cytuję. Ja wierzę. Dla mnie niesamowite jest to, że takie stwierdzenia nie mają... Nie są przytaczane konkretne dane liczbowe, na przykład nie jest analiza statystyczna pokazana tego. A od razu mi się przypomina to, że na przykład takim przykładem, który często te osoby lubią przywoływać, jest to, że w Anglii, Anglia jest takim przykładem na to, że ta edukacja seksualna doprowadza do jakiegoś upadku moralnego i strasznie wysokiej liczby ciąż u nastolatek. I to się pojawia w polskim Sejmie, ten argument, a dla mnie jest to niesamowite, bo wystarczy wejść na taki odpowiednik brytyjski naszego GUS-u, czyli chyba Office for National Statistics, i oni tam mają podane, że mieli 10-letni program edukacji seksualnej, bo dawniej dla nich był to istotny problem, ciąże u osób nastoletnich, i mają największy spadek tych wskaźników w historii, aktualnie najniższe w historii swojej mają wskaźniki ciąż u osób nastoletnich, i oni uważają, że to jest gigantyczny sukces u nich edukacji seksualnej prowadzonej w sposób kompleksowy. Więc wiesz co, ja bym nawet chciała dyskutować jakoś konkretnie o efektach edukacji seksualnej, no ale jeśli ktoś po prostu powołuje się na dane nieistniejące, to... Tak jest, trust me. A jeszcze chciałam powiedzieć o tej najniższym wskaźniku aborcji. To wydaje mi się, że to jest tak jak w przypadku tego województwa, chyba podlaskiego, gdzie nie ma ani jednego szpitala, który wykonywałby aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu, bo to wiadomo, muszą być w szpitalu i musi być dwójka lekarzy, którzy jakby wyrażą zgodę. No więc oni się chwalą, że w ich województwie nie było ani jednej aborcji, ale tam nie można dokonać aborcji, więc te kobiety albo jeżdżą gdzieś indziej do innego województwa, albo właśnie na Słowację.
To dalej chciałem jeszcze poruszyć temat tego podręcznika, bo on jest po prostu tak, tak głęboki, tak absurdalny, że... No przeglądałam te ćwiczenia. Masz to? To jest straszne. Ja mam do klasy ósmej, mam sprawdza ksero, ale no słuchajcie, mam tutaj nawet, miałem tutaj pozaznaczane fajne rzeczy, na przykład, że na przykład miałem taką bardzo stereotypowe stwierdzenie, że jest jakaś piękna strona kobiecego serca, które chce kochać tu i teraz. I że tym się różnią kobiety od mężczyzn. Natomiast teraz nie mogę znaleźć, gdzie ja to zaznaczyłem dokładnie. Natomiast jest jeszcze jedno takie super zdanie. Słuchajcie, dzięki temu, że nie jesteśmy klonami, możemy się uzupełniać, wymieniać brakującymi elementami. Warto o tym pamiętać także wówczas, gdy kompletujemy swoją garderobę. I dalej, mówimy, że o gustach się nie dyskutuje, ale teraz pytanie do panów. Marzycie o narzeczonej w spodniach czy w spódniczce? Czy to jest podręcznik z tego ćwiczenia. Wieku? Ćwiczenia do klasy ósmej podstawowej. Tak, to jest nowa podstawa. Nowa podstawa programowa. Znaczy ja bym jeszcze zrozumiała, gdyby, nie wiem, to był początek wieku XX, ale ja nie wiem, kto mógł dopuścić do podstawy programowej takie treści w XXI wieku. Pani Urszula Dudziak stwierdziła. Bo te książki weszły do szkół w 97, więc może po prostu jakieś zdanie zostało z tego 97, bo mamy... Tylko jeden podręcznik jest zatwierdzony do użytku w szkołach. I to jest właśnie ten cały cykl Wędrując ku dorosłości. On od 97 ma różne niby edycje, no trochę się zmienia, a trochę właśnie powstaje. Ja sobie poświęciłem trochę czasu, żeby przekopać się przez bibliografię, bo znaczy w tym nowym podręczniku już nie ma bibliografii nawet, ale w tym starszym podręczniku akurat do liceum i na 47 pozycji około 30 to były pozycje wydane przez wydawnictwa katolickie, takie jak WAM albo Oficyna Wydawnicza Vocatio, Wydawnictwo Jedność. I w większości przypadków były to książki, znaczy może to już nie w większości, w wielu przypadkach były to książki napisane przez ludzi, którzy nie mieli żadnego absolutnie wykształcenia psychologicznego. Często księży, katechetów, w jednym przypadku nawet kogoś, o kim nie znalazłem ani słowa po polsku praktycznie, oprócz jednej stronki, która się coś nazywała z Pro-Life i ten pan napisał książkę o nazwie Szkodliwość pornografii. I to jest podstawa do podręcznika polskiego. No tak, ale mamy cała podstawa programowa, nie została stworzona przez zespół, który nadzorowała profesora Dudziak, czyli teolożka, ale przyznaję też, że ta pani ma też... Ona też ma wykształcenie psychologiczne, co prawda, tak, no ale no, jest ale, też teolożką. Tak. Ale ja to specjalnie sobie znalazłam, mam trzy króciutkie, dobre takie wskaźniczne cytaty z pani profesory. Więc to są rzeczy, które można, to są publicznie dostępne z materiałów pani profesor, można je znaleźć w necie. Współżycie przed ślubem, seks przedmałżeński grozi wyrzutami sumienia, które będą gnębić człowieka aż do śmierci. Mycie części intymnych to grzech i bezeczeństwo. Tlenniki chronią przed rakiem, antykoncepcja prowadzi do śmierci. Następnym od koncepcji są zdrady i rozwody. Kobieta pozbawiona dobroczynnego wpływu nasienia choruje. Więc to jest absolutna nieprawda, tutaj to mówię dla osób, które, żeby nie wyszło, że ja coś takiego powiedziałam, a są to rzeczy, które nawet znalazły się w liście, który napisała grupa posłów do ministra edukacji, wymienili te cytaty, on wisi na stronach Sejmu, z zapytaniem, jakie kwalifikacje musi mieć osoba, która jest ministerialną ekspertką. No to jest w ogóle straszne, że osoba, która może się poszczycić tak mocnymi cytatami, została dopuszczona, bo w tym momencie, no tak naprawdę to, że tak wielki udział mają konserwatyści, księża, teolodzy, teolożki, tak, którzy po pierwsze totalnie nie mają kompetencji do nauczania
edukacji seksualnej, a po drugiej oni robią też wszystko, żeby to było zgodnie z ich wiarą, tak? Gdzie szkoła powinna być wolna od takiego mocnego nacechowania ideologicznego, szczególnie kiedy mówimy o nauczycielach, tak? Nauczycielach, ekspertach, twórcach podręczników, no to oni tak naprawdę robią nie na złość nam, tym, którzy popierają edukację seksualną, tylko robią na złość dzieciom, które będą po prostu skrzywdzone i które narażają po pierwsze na choroby intymne, na niechciane ciąże, a w przeciwieństwie do syndromu postaborcyjnego, którego nie ma i nie istnieje, to depresja i psychoza poporodowa są faktem. Jeszcze mamy ostatnie kilka minut, chciałem jeszcze wrócić do tych filmów z lat 80., 90., ponieważ jak już wspomniałem, zadałem sobie cierpienie obejrzenia jednego z nich. Według też raportu Pontonu to jest najczęściej pokazywany film na zajęciach BDŻ-u, nazywa się Wojna Światów, homoseksualizm. Został wydany przez katolickie wydawnictwo WAM i film zaczyna się od pokazania pomnika homoseksualizmu w Holandii, wymyślonej historyjki, że matka z dzieckiem idzie i nie wie, co powiedzieć dziecku, co to jest ten homoseksualizm, czemu mu się stawia pomniki. No i ogólnie cały film jest utrzymany w klimacie, jeśli będziesz homoseksualistą, celowo mówię homoseksualistą, bo tam nie ma ani słowa o lesbijkach, jest tylko o gejach, to będziesz ćpał, jesteś nienormalny ogólnie, no i będziesz miał problemy psychiczne i że to jest jakiś ciężar i że to jest zniewolenie, że homoseksualistom zależy tylko na seksie, zależy im też na wykorzystywaniu innych i że wyjściem z sytuacji jest oczywiście Bóg. No tak. I trzeba mieć wielką odwagę, żeby zrzucić z siebie ten ciężar. Nie, ja tylko powiem tyle, że jak tutaj zostało powiedziane o tych chorobach psychicznych w kontekście homoseksualizmu, to tak naprawdę po pierwsze dzieci nie uczy się ani na lekcjach wychowawczych, ani na tym nieszczęsnym WDŻ-cie, po pierwsze jak odnosić się do osób homoseksualnych, że to są dosłownie takie same osoby jak my, w domyśle heteroseksualni, tak, którym należy się szacunek, ale po drugie, i tutaj chcę trochę nawiązać do tych chorób psychicznych, ani nauczycieli, ani dzieci nie uczy się, jak postępować, kiedy w klasie jest osoba z chorobą czy z zaburzeniem psychicznym. Tego po prostu nie ma. W przygotowaniu do, tak jak ja miałam na licencjacie tę specjalizację nauczycielską, były omówione, wiadomo, poważniejsze choroby typu jakaś cukrzyca, typu jakieś choroby przewlekłe. O chorobach psychicznych nie było nic albo praktycznie nic. A jeszcze dodam, że to jest wyjątkowo perfidne, dlatego że mamy gigantyczny problem z różnymi problemami psychologicznymi, psychicznymi dzieci, nastolatków, nastolatek. W ostatnim czasie pierwszą przyczyną śmierci osób niepełnoletnich w Polsce jest samobójstwo, więc, a nie tak jak wcześniej to były wypadki. Psychiatria dziecięca jest w tragicznym stanie w Polsce, więc jeszcze poza gigantyczną, straszną treścią homofobiczną, którą przytoczyłeś, to jeszcze opowiadanie, że straszenie tymi jakimiś trudnościami emocjonalnymi na przykład, zamiast skupienie się na tym, w jaki sposób pomóc dorastającej osobie, żeby to dorastanie było trochę łatwiejsze i może jeśli spotka tę osobę depresja, w jaki sposób skupić się na pomocy tej osobie, no to jest to coś obrzydliwego, po prostu zamyka to młodym osobom wszelkie możliwości pomocy, no bo będziesz homoseksualny, no to cię to spotka, a jak cię to spotka, no to tak nie dostaniesz pomocy, bo ta pomoc u nas w Polsce nie istnieje. Słuchajcie, musimy już kończyć, bo czas programu dobiega końca. Czuję, że po prostu temat jest taki, że moglibyśmy gadać i gadać i to by nam nie starczyło. Także dziękuję wam bardzo za udział, za wsparcie naszego programu, który przede wszystkim jest skierowany po to, żeby właśnie wspierać uczniów. No i przypominam, moimi gośćmi była Basia Baran, seksuolożka, psycholożka Fundacji Seks.pl, Irenka Kasperowicz, aktywistka i współorganizatorka protestów, członkini zarządu wrocławskiego Razem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja jeszcze
na pół minuty, tak? Że jeśli ktoś z osób teraz nas słuchających potrzebuje jakiejś pomocy albo chciałby po prostu, chciałaby pogadać, to zapraszam do kontaktu z nami, sekset.pl, można do nas pisać na naszym Instagramie, mailu, gdziekolwiek chcecie. Na właśnie, chciałem polecić, super Instagram, polecam Instagrama sekset.pl. I też chciałbym jeszcze wrzucić Wam link do zrzutki na działalność Kogutorium, ponieważ no, wysyłanie skarg do sądów administracyjnych kosztuje. To jest lokata minus 10%, także przydadzą nam się fundusze na to, żeby właśnie na przykład pytać, kto prowadzi zajęcia w DŻET-u. Jeżeli ze mną byście chcieli się skontaktować, to możecie skontaktować się przez Instagram, pokochawszy, tylko drugie O jest pisane przez zero. To jeszcze raz wszystkim oglądającym dziękuję za oglądanie i gościom dziękuję za udział i żegnamy się. Dziękuję bardzo. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Reset Obywatelski.